Zakończył się dźwięk na moim telefonie, a to oznacza, że ruszył nasz wtorkowy poranek, chociaż. Chociaż nie, właśnie, to jest wreszcie poranek. To nie jest program w środku nocy, jak zazwyczaj robimy o 8:30, tylko wreszcie o poranku, czyli o 10:00. O takiej nietypowej godzinie dzisiaj się łączymy, bo jest z nami gość, kolejny w nowym roku. W nowym roku zrobiliśmy już więcej wywiadów niż przez całe swoje. Jest testwo jest z nami Tomek Ćwąkała, ale zanim pozwolę w ogóle Reszkowi czy Tomkowi się wypowiedzieć, to przygotowałem specjalne wejście. Tak jak są niemilcy na wszystkich filmach sensacyjnych, wam pewnie zastanawiacie się, czemu zebrałem was w tym miejscu. Otóż zebrałem w tym miejscu Tomka Ćwąkała i Leszka Milewskiego po to, żeby się zemścić. Bo wiem doskonale, że każdy z nich czuje się bardzo niezręcznie, gdy ludzie ich chwalą. A ja przez pierwsze trzy lata pracy na weszło musiałem czytać komentarze, uczy od Świąkiego, jak on pięknie pisze. A następne trzy lata czytałem, o, to nie dla Czeszka Milewskiego. Jakby to był tak Leszka Milewskiego, to był lepszy. Więc teraz nie, to... co ty, co ty, co ty. Ale, ale akurat wokół Leszka wytworzył się taki fenomen bardzo szybko, że już po dwóch nutkach wiedziałem, że to był artykuł pisany przez Pada Leszka, już po. Pierwszych dwóch literkach, w pierwszym słowie wiedziałem, że to musiał napisać pan Leszek, a nie ktoś inny. To rzeczywiście takie coś się wytworzyło. Ale rzeczywiście tak jest czasami, że kiedy robi się tego za dużo, to staje się to niekomfortowe dla autora, bo po pierwsze widzisz, że koledzy mają z ciebie bekę i zaczyna się robić dość dziwna atmosfera. A po drugie, no niektórym nawet może zapalić się taka lampka, czy ty sam sobie nie piszesz tych komentarzy. Absolutnie, Leszka, o coś takiego bym nie podejrzewał. Nie, ale też ale... taką rozmowę odbyłem kiedyś z jednym z kolegów z redakcji, który sugerował, czy czasem sobie nie pisze komentarzy. No nie, nie tak? pisałem sobie. Komentarzy. Nie, no, absolutnie bym ciebie o to nie podejrzewał, ale rzeczywiście wywołałeś wtedy takie... Takie no była bomba po prostu ze mnie. Ja wiem o tym, Tomek, nie mam o to żadnego żalu i rzeczywiście było. Ale tak, nie no ze strony ze strony czytelników to nie było tam beki, tylko rzeczywiście no ja był taki wiem, autentyczny po prostu, podziw. Po prostu wewnątrz redakcyjnie. I to prawda, że nie wszystkie teksty były też jakoś niesamowicie udane i, i tyle to. Na szczęście to już gdzieś. Za mną już nikt nie chwali, także dobrze. Ale podobało mi się, po bo Tomek doszedł do tego momentu, że nawet na piłkawce musiał po prostu się wycofać, bo co się pojawiał na piłkawce, brawo, panie Tomku! To nie, spodem. no, rzeczywiście, wiesz co, rzeczywiście, bo kiedyś kolega mi, to już dawno, dawno temu było polecił mi wejście na tę na grupę. Ja tam wszedłem, bo kiedyś miałem jeszcze takie coś, że lubiłem uczestniczyć w jakichś różnych dyskusjach internetowych. Teraz trochę z tego się wypisuję, ale że wszedłem na tę grupę i no to już zaczynało się robić takie trochę creepy, nie? Takie, miałem lekkie poczucie cringe'u, że to zaczyna iść w drugą stronę, bo słuchajcie, internet zawsze ma takie cykle. Tak jest zawsze w kontekście każdego twórcy że kiedy pojawia się chwalenie i to chwalenie idzie za daleko, to niezależnie od tego czy ty zrobisz coś dobrego, czy zrobisz coś złego, to to się za chwilkę odwraca i zaczyna pojawiać się taki trend: nie no zaraz, to jest podejrzane, dlaczego oni go tak chwalą? Oni nie powinni go chwalić i to idzie całkowicie w drugą stronę. Więc to jest taki wiecie, z, chyba z wykopu, cykl życia blogera i to się też przełożyło na twórców internetowych. Z tym, że jeśli taki cykl się odbędzie przez 10 lat, 15 razy, to znaczy, że ty cały czas jednak funkcjonujesz na, na jakimś tam odpowiednim poziomie, więc nie powinieneś się martwić. Ale no, ja tak mam na przykład, że raczej staram się wpuszczać i wypuszczać po prostu jednym uchem i, i jedno i drugie, tylko wyciągać rzeczywiście jakąś esencję z tych komentarzy. No bo to inaczej można byłoby zgłupieć albo w jedną, właśnie, albo w drugą stronę. Ja w przeciwieństwie do Was obu jestem cały czas na tym pierwszym etapie cyklu życia blogera. Czekam na pierwszą pochwałę. Nie, nie. Był, to wszystko A moim zdaniem Kuba na przykład zaczyna przesadzać z fałszywą skromnością. No to właśnie. Było no, być, właśnie. no proszę, proszę. Teraz chcielibyście wścić, że was tutaj zebrałem. Was, przyczyny moich kompleksów przez długie lata pisania. Nie, na szczęście nie, nie odczuwałem z tego powodu dyskomfortu. Bardzo się cieszyłem waszymi sukcesami. Natomiast chciałem zacząć od tego, bo to jest coś, co mnie bardzo nurtuje, a do czego chciałem wrócić, bo, bo w sumie dlaczego nie? A to jeszcze, Kuba, wejdę Ci w słowo. Jak A, grasz w mecz na klasie, to przyjeżdżają kamery i stawiają wieże za, za parę koła, żeby sfilmować ten mecz. Jesteś gwiazdą polskich mediów sportowych. Dziękuję bardzo. Koniec. No, muszę przyznać, że Olkiewicz kam to jest coś, co, co na pewno sobie kiedyś wydrukuję. Jak już będzie można drukować filmy, to sobie wydrukuję taki film. I będzie mi na ścianach na ścianach latał. Ale dobrze, żeby nie było. Jest Leszek Milewski, jak zawsze, we wtorek, i jest Tomek Żeby nie było, że nie przedstawiłem gości jako prowadzący, który jest słaby. Natomiast do czego chciałem wrócić? Chciałem wrócić do komentarzy na weszło, bo uważam, że jesteś jedną z najbardziej odpowiednich osób ciągi, żeby o tym powiedzieć. Czy nie sądzisz, że to była najbardziej skuteczna szkoła życia, jaką można tylko w życiu przejść? No, na pewno, na pewno, bo tam w zasadzie, niezależnie od tego, co się działo, to pojazd był po prostu brutalny. Chyba w pewnym momencie stan zaczął nawet z tym walczyć i wprowadził komentarze facebookowe, bo nie ma co ukrywać, że inaczej wyglądają komentarze na Facebooku, na Instagramie, nawet w dzisiejszych czasach, niż komentarze anonimowe, czy to na Twitterze, czy na jakiejkolwiek innej stronie. Więc no, tam w zasadzie, niezależnie od tego, co, co człowiek by zrobił, to, to było mega, mega ostro. I to takie naprawdę już w pewnym momencie to wjechało na przykład w podszywki. Nie? Czyli, czyli ktoś na przykład podpisywał się Ojciec Jakuba Olkiewicza w nawiasie, i bardzo nie jest dumny ze swojego syna, tak delikatnie się i mówiąc. Więc tego było dużo. Z tym, że wiadomo, że jeśli to szło w takim kierunku, to jeszcze było OK. Ale no, zdarzały się jakieś takie dziwne akcje. Kiedyś stanowi chyba nawet podesłałem, bo wtedy po raz pierwszy się przekonałem, że. Znaczy, inaczej, jakim echem to się odbija, że gdzieś poszedłem na siłownię i ktoś w komentarzu napisał dokładnie, co ja robiłem na siłowni, w jakiej kolejności. To jeszcze były te czasy, na weszło, więc to był jakiś absurd, zwłaszcza, że nas nikt nie znał z twarzy, tak naprawdę. My bardzo rzadko się wtedy pojawialiśmy. Dopiero później tak naprawdę telewizja Orange Sport trochę umożliwiła wyjście do ludzi i wypowiadanie się na różne tematy, natomiast bardzo rzadko się pokazywaliśmy. Ale pierwszy raz taką sytuację, że rzeczywiście. Słyszałem na przystanku, że ktoś na przykład rozmawiał o artykule. To było po, po tym, jak Manuel Arboleda udzielił wywiadu na temat potencjalnej gry w reprezentacji Polski. To rzeczywiście był taki temat szeroko komentowany. No i cóż, no, było, było bardzo interesujące. Natomiast, czy to była szkoła życia? Jeśli porównałbyś sobie tamte komentarze. Na przykład do tego, co dzieje się na Twitterze w dzisiejszych czasach, to ja aż takiej dużej różnicy nie odczuwam, bo myślę, że i tutaj, i tutaj rzeczywiście bywa ostro. Internet się zmienia, ale rzeczywiście wtedy te komentarze na wydaje mi się, że były czymś wyjątkowym, nawet w skali polskiego internetu. Też taką mam opinię, chociaż ja się zastanawiałem bardzo długo, bo wydaje mi się, że generalnie, zresztą rozmawiamy, rozmawialiśmy o tym i o, z Leszkiem, z Romanem Kołtoniem dosyć długo, że dystans jest absolutnie kluczowy w internecie, a trudno się nie nauczyć dystansu, kiedy otwierasz dzień, sprawdzasz komentarze pod swym artykułem, bo trzeba też przyznać, że na weszło komentujący robili za korektę i można było od razu wszystkie literówki poprawić, bo, bo komentujący zawsze je wychwytywali. Czy nie daj Boże, jakieś błędy, błędy merytoryczne. Parzysz sobie kawę, otwierasz, chcesz poprawić tekst, a tam czytasz o tym, jak się prowadziła twoja babcia, o tym, czym się zajmuje twój pies i dlaczego to jest związane, w jaki sposób. Ale, są... ale akurat takie ekstremalne komentarze to mnie, szczerze mówiąc, w ogóle nie ruszają. W sensie takie mnie śmieszą, więc tutaj akurat nie miałbym nic przeciwko, ale mnie na przykład często. Moja żona pyta na przykład, po co ja czytam komentarze, czy to na Twitterze, czy nie wiem, czy pod filmikami. No ja czytam je w największej mierze po to, żeby zobaczyć, czy nie było po prostu jakiegoś tam fakapu po drodze, czy ja się z czymś nie pomyliłem, czy nie pomyliłem jakiegoś tam mega istotnego faktu. Więc to tak naprawdę mnie najbardziej interesuje, z tym, że no trzeba sobie to wszystko jakoś tam przesiać i wybrać te komentarze, które rzeczywiście coś tam wnoszą, no, ale no tam bywały ekstrema po prostu, to, to się zgadza. Mhm. A czy czytasz generalnie komentarze na swój temat? Nie wiem czytam, czy... Czy to, oczywiście, że czytam. Kurde. No to... Nie mógłbym nie czytać, wiesz, nie interesuje mnie to po prostu, bo jest wiele osób, które rzeczywiście mogą coś wnieść do, do Twojego życia i zwrócić uwagę na takie rzeczy, po których Ty masz refleksję, czy ja to robię dobrze, czy ja to robię źle, więc jak najbardziej czytam. Uważam, że. Że powinno się czytać, tylko trzeba też wyrobić sobie jakiś do tego dystans. I to jest naturalne, że jak nie wiem, człowiek ma gorszy dzień, to tego dystansu może mieć mniej. Natomiast no, po tylu latach gdzieś trzeba to mieć po prostu, no bo inaczej by się nie dało funkcjonować. Z tym, że wydaje mi się, że bardzo istotne jest też to, żeby nie popaść też w drugą stronę i żeby nie czytać tych pozytywnych komentarzy, no bo to jest, to jest wydaje mi się, dość niebezpieczne. I to nawet nie tylko wiecie w kontekście nas, ale no, nie ma co ukrywać, że w klubach piłkarskich. Kurczę, to jest fatalne, ale ludzie sugerują się Twitterem. I no, można o tym bardzo często usłyszeć, czy, czy w telewizjach nawet, że. Tym samym zapraszamy nazywa... na studio Rejmonta o wiśle Kraków. Program. W ogóle nie jest to związany komentarz z tym, co mówi Tomek. Nie no, to słuchaj, to jest fantastyczny program przede wszystkim jest tutaj Jarek Królewski to powinien ten program oglądać i robić notatki i wyciągać wnioski co do tego. Ale nie, nie, nie wydaje mi się, tego, że, że po prostu Wisła Kraków jest takim klubem, gdzie się sugerują dość mocno Twitterem. No, to, tylko, że Jarek tego nie ukrywa i to mówi wprost, ale chodzi mi o to, że dyrektor sportowy, prezes klubu i trener muszą być totalnie na to odporni. Jeśli ktoś uważa, że jego idea jest słuszna, a czyta codziennie 500 komentarzy sugerujących, że ta idea jest niesłuszna, to i tak powinien się jej trzymać. W sensie, jeśli coś powinno go skłonić do zmiany decyzji, mam na myśli ludzi funkcjonujących w klubie, którzy znają się na piłce lepiej niż randomowi kibice, to nie powinni się tym sugerować. No nie powinni się. Wiecie, to jest na, to jest na takiej zasadzie na przykład, że yy, ja komentując mecze, yy, zdarza mi się czytać komentarze, za mało emocji w komentarzu, czy coś takiego. Tylko ja nie biorę takich komentarzy do siebie na zasadzie, o kurczę, jest mi smutno, jestem zdenerwowany, że coś takiego przeczytałem, dlatego że ja po prostu wiem, że ja jestem od czegoś innego przy komentowaniu meczów i mnie nie rozlicza się z emocji. Mnie, jak, kiedy komentuję mecz na przykład jako dwójka, ja nie jestem po prostu z tego rozliczany. Gdybym komentował mecz jako jedynka i wtedy tych emocji by brakowało, no to super, okej. Okay. Jakby wtedy te, te komentarze jak najbardziej byłyby rzetelne i do wzięcia pod uwagę. Z tym, że wydaje mi się, że trzeba po prostu mieć w sobie też takie sitko, żeby i to i w kontekście ludzi w klubach piłkarskich, i w kontekście naszej pracy, żeby rzeczywiście też umieć rzetelnie sobie odsiać to, co, to, co jest istotne i to, co rzeczywiście może coś wnieść do Twojego życia. Ja myślę tak, że to jest taka rzecz, którą wszyscy mamy, jak pracujemy w tym, że codziennie masz. Bardzo dużo opinii na swój temat. I no tak, jest... ale wiesz, ja na przykład teraz, teraz jestem na świeżo po zrobieniu wywiadu ze Stanem, bo no. tak się składa, że rozmawiam teraz tylko z ludźmi związanymi z WESZŁO i z nikim więcej w ostatnich dniach, że na przykład czytam komentarze, do tych komentarzy jest strasznie dużo pod tym wywiadem i ktoś sugeruje temat Czesława Michniewicza, taki świeży komentarz mi wpadł, tylko liźnięty. Dlaczego tego nie było więcej? Być może dlatego, że gdybym rozwinął się z Michiewiczem na 40 minut, to nie byłoby czasu na Orlen, albo spółki Skarbu Państwa. Plus stan na przykład na temat Michniewicza wypowiadał się 100 tysięcy razy. I nie wiem, czy dawanie mu kolejnej przestrzeni, żeby powiedział swoje ekspoze, które już wygłaszał w wielu miejscach i zrobił kopię w żeby to miało sens. Natomiast pewnie z punktu widzenia niektórych osób, które nie wiem, na przykład nie słyszały tych jego wypowiedzi, czegoś tam zabrakło. No ale to jest naturalne. Mhm. Znaczy ja Z jednym się z wami nie zgodzę, że, że ludzie w klubach biorą to pod uwagę, bo ja rozmawiałem wielokrotnie nie i oni mówią, rozwój. że nie czytają komentarzy na swój temat i się nie sugerują ufa, komentarzem na swój ufa, temat. Ufa, że ufa. Czasem, czasem im kolega podeśle, jak kolega podeśle, to wtedy spojrzą, spojrzą. Czasem to się dzieje trzy minuty po opublikowaniu tekstu, że ten o. kolega podesłał od razu, mhm. ale no, ja nie mam postawy, by nie wierzyć ludziom w klubach, którzy mówią, że w ogóle się nie przyjmują niczym totalnie i nawet nie wiedzą, co tam się dzieje. Wiesz co, w ocenie ani piłkarza ani dziennikarza, tak na przykład z punktu widzenia szefa jakiejś redakcji, absolutnie nie powinno mieć znaczenia to, czy jest hype na kogoś, czy jest antyhype na kogoś. Tylko powinno się po prostu oceniać całkowicie takim, nie wiem, yy, powinieneś sobie postawić barierę i oceniać wyłącznie merytorycznie na bazie swoich idei bądź ludzi, którzy rzeczywiście znają się na tej robocie. Czyli dyrektor sportowy powinien oceniać piłkarzy na bazie tego, co powie mu trener, co powiedzą mu skauci, a nie co powiedzą mu kibice. Tu nie chodzi o to, żeby odcinać się i nie słuchać głosu ludu, bo to jest bardzo istotne. I na przykład prezes powinien słuchać głosu ludu na przykład w kontekście spraw takich dotyczących kibiców. Czy catering jest dobry na stadionie, czy bramki wpuszczające kibiców dobrze funkcjonują. I tak dalej. Czy, czy piłkarze się podobają też? Oczywiście on może dostać taką wiedzę, ale chodzi mi o to, żeby po prostu nie podejmował najistotniejszych wiążących decyzji na podstawie tego, jaki hype nagle powstał. Bo dzisiaj internet też działa właśnie tak, że bardzo szybko powstaje na czyjś temat hype, a później to szybko upada, więc nie powinniśmy się tym sugerować. Nawet powstają reklamy Buchmachera z Krzysztofem Piątkiem w koszulce Milanu, jak ktoś wskoczył ja. do trainu. Chociaż nie, Piątek się odrodził spektakularnie, to już, to już nie jest temat do No do i zawsze. słuchaj, z tego, co, z tego co czytałem, aczkolwiek jeszcze nie wchodziłem jakoś tam bardzo głęboko w ten temat, ale Krzysztof Piątek albo już, albo za chwilkę będzie należał do City Football Group. A to czytałem. już jest. Słuchajcie. Poważny wpis w CV. Wydaje mi się, że niewielu polskich piłkarzy może o sobie coś takiego powiedzieć. I teraz mówię z głowy, bo wpadło mi to tak randomowo, ale chyba Marcin Budziński też coś takiego miał, należąc do ten... australijskiego klubu będącego połączonym z Manchesterem City. Więc w, w przypadku Krzysztofa Piątka to mamy taki wystrzał. Nie, dość, że zaczął strzelać gole, to jeszcze należy do Manchesteru City. Muszę przyznać, że to duże osiągnięcie. Zwłaszcza jeśli. O, to są idąca, teza, oczywiście że Marcin Budziński też, też był w tej australijskiej filii City Group. Wyobrażam go sobie tak. w Manchesterze City. Wiele ja. nie brakło. De Bruyne był po prostu młodszy. Tak I, i to, to, stąd, to stąd. Ale już na przykład zastanawiając się na zasadzie Rodri czy Marcin Budziński, to już zdecydowanie Budzińskiego wybieramy. No, jak on ładnie kręci filmy, z swoją drogą. Tak. Rodri z gości w... A Rodri nie kręci filmów i podobno poza boiskiem, z tego co, co, co słyszałem od wspólnego znajomego, to jest taki trochę... Roztargniony i zapomina podstawowych rzeczy. Myślę, że Marcin Buziński tego nie ma, więc zdecydowanie Buziński. A kurde, wspólny znajomy z Rodry. to jest to. to, jest, to jest... Ale słuchaj, świat jest mały. Wiesz lu, wiesz, lu, ty masz wspólnych znajomych z gwiazdami futbolu? Wojciech sobie prześleć CV tych wszystkich Hiszpanów, którzy przewinęli się przez LKS. No tak, w sumie tak. Ruben Kurat z Kastelgiewicza kiedyś pisał sobie SMS-y z Sergio Ramosem, i, bo jest jego kumplet, to jest naturalne. Na czym biegał pod Simone. Co prawda Nacho Monsalwy już, już u nas nie ma, ale faktycznie. A wiesz, że Nacho Monsalve, znaczy, może nie zasłynął w Hiszpanii, ale opowiadał, jakie numery robił mu Diego Costa, jak tam terroryzował młodych piłkarzy, że udawał, że będzie im obcinał włosy na lotnisku i tak dalej. Oni uciekali, zostawiali drzwi pokoju krzesłem, żeby tam Diego Costa nie wparował, także widzisz, no, czyli można powiedzieć, że ty jesteś o dwa uściski dłoni od Diego Costy. W zasadzie dwa telefony i by przyjechał. Znaczy, ja znaczną się nie witałem, więc musiałbym jeszcze jeden uścisk z głębiorza. Musiałbyś zainicjować ten jeden uścisk z dłoni, żeby znaleźć się blisko Diego Kosty, a później, co za tym idzie, Diego Simona na przykład. Tak, to prawda. No, czy jesteśmy o krok od tego, że Diego Simona słyszy pytanie o Legnice na naszym kanale? Może krok to. Wiesz, to, to jest na takiej zasadzie chyba jak kiedyś Elenio Herrera odwiedził w Zbigniewa Bońka. Więc też wszystko jest możliwe. Follow-up, którego byśmy się e, nie spodziewali. Tak, idziemy w kierunku. E, takiego mocnego football fiction. A football fiction, to były też czasy, jak już wspominamy, weszło, ale, ale to, to nie jest temat do, do rozwijania. E, Leszek, bo w, widziałem, że jesteś bardzo zaczytany w komentarze, więc możesz przywitać i włączyć czat do naszej i zapraszam do pytań, natomiast zwykle jak mamy gościa, to te pytania przekazujemy gdzieś później. Ja cię chciałem, Tomek, zapytać jednak o, o weszło, o dawne dzieje na weszło, te 10 lat temu my się poznaliśmy, ja z tobą, z Kubą znaliście się już wcześniej. Powiedz, jak wspominasz tamto weszło, za czym, jeśli chodzi o tamto weszło, tęsknisz, za czym nie? Przypomnijmy, siedziba weszło wówczas była w twoim mieszkaniu. Nie, no nie w moim, błagam cię. No to była sytuacja taka, że po prostu... Ja chciałem sobie odłożyć znaczy, Jak przechodziłem do siedziby, weszło i tam była Twoja kuchnia, więc trochę tak wiesz. Ale w której ja nic nie gotowałem, więc to jest mniej więcej tak, jak kiedyś się wprowadziła do mnie żona, otworzyła piekarnik, a tam ulotki, nie? więc z wykorzystaniem kuchni to u mnie różnie z, tym, różnie z tym bywało, bo akurat nigdy nie byłem w tym specjalistą. Zawsze wolałem raczej kupić coś gotowego. Tylko, że to już są takie dość późne czasy, jeśli chodzi o weszło. No tak prawda, mówiąc, ja już wtedy. Ale jak wspomniałeś Pawła, muzykę, to mówię kurde, nie? To jednak te. No, te, my te, my z Pawłem, się z Tobą znacie. Tak? My z Pawłem muzyką w zasadzie zaczynaliśmy od jeżdżenia na kilka materiałów typu do Leszka pisza w Dębicy, typu do Eindhoven, do, do Marcelo. To był pierwszy materiał. Sporo tych rzeczy robiliśmy razem. Pamiętam, że był jeden taki dzień, kiedy zrobiliśmy trzy wywiady w ciągu jednego dnia. Mateusz Klich, piłkarz Krakowi Konrad Gołoś, wtedy jeszcze piłkarz i nie, nie pamiętam, Arek Głowacki czy, czy ktoś jeszcze No to były naprawdę kolorowe czasy co chwilkę gdzieś się jeździło praktycznie na wywiady po całej Polsce to były też inne czasy o tyle, że ludzie czytali wywiady i, i czytali te dłuższe formy, dzisiaj jest trochę inaczej i no, to były naprawdę bardzo interesujące czasy. Kompletnie inaczej wyglądało dziennikarstwo. Wiecie, ja w ogóle mam takie... Wrażenie. W ogóle nie. Znaczy, mi ostatnie lata przeleciały po prostu w takim tempie, że ja mam wrażenie, że to o czym my rozmawiamy, to jest rok 1942. że minęło tak dużo czasu i ja bardzo wielu rzeczy nie pamiętam po prostu. Ale też teraz jest takie tempo życia, że Gdzieś wtedy, był, wtedy człowiek trochę funkcjonował inaczej i nie wiem, wydaje mi się, że może nawet być, być pomimo tej słabej pamięci, więcej, więcej wspomnień, no ale rzeczywiście to były czasy kolorowe, bo to była kolorowa piłka, kolorowe media, było totalnie inaczej niż dzisiaj. Pamiętam te pierwsze, tak naprawdę, kroki. Trzeba przyznać, że gdyby nie to, że Ci się spodobały te 42 teksty, które wysłałem w pierwsze trzy dni, kiedy usłyszałem, że mam się wykazać, to pewnie we mnie nie było w tym miejscu, w którym jestem, bo to Ty sprawdzałeś tak naprawdę te teksty, które. Tak, tak tak, tak, tak. Rzeczywiście. Czułeś się trochę takim pierwszym naczelnym, bo no, nie ma co ukrywać, że to Ty w głównej mierze wyznaczałeś coś Pierwszym nie, no bo jeszcze wcześniej było to weszło wiesz, anonimowe, gdzie Stan Dużo pisał jako Mr. X i tak dalej, więc ja nie mógłbym nazwać siebie pierwszym, ale rzeczywiście przyłożyłem rękę do, do tego, żeby przekonać Stana, by dał szansę wielu ludziom. A propos ciebie, to pamiętam po prostu teksty. Z tego meczu opuchar weszło w Bytomiu, który zrealizowałeś tak z dużą pasją, i tak dalej. To bardzo fajnie wyglądało. I no tak, tak, rzeczywiście. No tutaj też od samego początku dało się zauważyć, po prostu, że tych tekstów podostałeś bardzo dużo i że one realnie coś wnosiły. I to wydaje mi się był taki drugi etap, bo długo funkcjonowaliśmy tam prawie sami, można powiedzieć. Ja pamiętam takie czasy, kiedy zadzwoniłem na przykład do Wojtka Grzyba legendy ruchu Chorzów, który zawsze był takim piłkarzem, powiedziałbym, nieskazitelnym, w sensie nigdy nie było się do niego o co przyczepić, bo to jest bardzo fajny i inteligentny gość i też super piłkarz jak na ekstraklasę i taki z charakterem, naprawdę, tam się wszystko zgadzało praktycznie. Ja do niego zadzwoniłem po wywiad, to on naprawdę myślał, że ja sobie, że cały czas go wkręcam, że robię sobie jaj. nie niemożliwe, nie? że weszło, dzwoni, powie, naprawdę, chcę z panem zrobić wywiad. To, o co ja się mam do pana przyczepić w zasadzie, no, to była jedna z takich bardzo pozytywnych postaci. No i też szybko się o tym przekonał i też szybko piłkarze chyba zauważyli, że no, wbrew pozorom nie gryziemy. A ja szybko też zapałem taką zajawkę i nie ukrywam, że to jest to, co zawsze najbardziej lubiłem robić, właśnie. Czyli te, te wywiady, kiedy tylko była jakaś okazja, to żeby do kogoś zadzwonić, żeby do, yy, pojechać. To wtedy, wiecie, też były trochę inne czasy. O tyle, że yy, dzisiaj wiele polskich klubów. Yy, Trochę chce próbować funkcjonować, wiecie, jak Real Madryt i um, wszystko musi przejść przez rzecznika, autoryzację, często też piłkarze się boją udzielać jakichś wywiadów, ale to doprowadziło niestety do takiego fenomenu, teraz powiedzmy wracam do tego, co, co mamy dzisiaj, że o ile kiedyś, jak nie wiem, jechaliśmy do Kielc, Lubina, Wrocławia, Stoku, Szczecina, gdziekolwiek, piłkarz udzielał wywiadu, to ten wywiad był czytany. A jak ja dzisiaj widzę na przykład liczby niektórych wywiadów, które, udziel, które ukazują się przykładowo na meczykach z piłkarzami ekstraklasy, czy gdziekolwiek indziej, to jest przerażające, że te, że te wywiady, które są robione bardzo dobrze, wykręcają bardzo słabe liczby. I na przykład wywiad z Lukasem Podolskim, wiadomo, to jest wyjątek, no bo to jest postać, która wykracza w ogóle poza uniwersum polskiej piłki. Ale jeżeli na przykład trener LKS-u udziela wywiadu albo Trener jakiegokolwiek klubu, Radomiaka, podstawowy piłkarz Lecha Poznań i te wywiady, na przykład, ogląda 10 czy kilkanaście tysięcy ludzi, to znaczy, że moim zdaniem polskie kluby się zapętliły i że tak bardzo starały się chować nawet swoich piłkarzy przed taką ekspozycją medialną, że dzisiaj to doprowadziło do sytuacji takiej, w której wielu piłkarzy występujących w ekstraklasie nie ma absolutnie żadnej rozpoznawalności. Dochodzi oczywiście do bardzo dużego przemiału pomiędzy tymi piłkarzami, czyli trudno też z nimi siłą rzeczy się identyfikować. I moim zdaniem za chwilkę dojdzie do takiej sytuacji, kiedy tym piłkarzom samym będzie zależało na budowaniu swojego wizerunku. Bo słuchajcie, to, to też umówmy się, to nie jest normalne, że wy chcecie ze mną rozmawiać, się nie na przykład z jakimś piłkarzem ekstraklasy. Generalnie to powinno w ten sposób wyglądać. I myślę, że polskie kluby powinny zmienić nastawienie i całkowicie inaczej podejść do budowania swojego wizerunku. I uważam, że tutaj oczywiście Kanal Plus bardzo w tym pomógł, chociażby robiąc takie rzeczy jak. Serial piłkarzy na podsłuchu, który moim zdaniem jest całkowicie perełką i który pokazuje tych piłkarzy od kompletnie innej strony. Ja nie ukrywam, że na przykład stałem się fanem Abramowicza z Radomiaka po tym, po tym serialu i kilku innych zawodników. No i mówię, no wydaje mi się, że wracając jeszcze, bo tak tutaj mhm. odpływam w różne dygresje, że wtedy były inne czasy mimo wszystko i że wtedy można było spokojnie. Słuchajcie, ja pamiętam taki, taką sytuację, że mm, przyjeżdżała Lechia Gdańsk do Krakowa na mecz z Wisłą. I my w dniu meczu, 6 godzin przed meczem z Pawłem Muzyką, robiliśmy wywiady z Razakiem Traorejskim, i tam jeszcze. W dniu meczu nikt nie robił problemu z tym w ogóle. A dzisiaj, no dzisiaj tak nie ma, nie? Dzisiaj, jeśli Kacper Tobiasz udzieli wywiadu, w którym coś powie o Jozułę, to w Legii mam takie wrażenie, że trochę drżą przed kolejnymi wywiadami, żeby znowu coś nie wypłynęło, co może naruszyć atmosferę. Tomek, tu dopytam trochę z twojego poletka, no bo jako Kanal plus mniej więcej tam, nie wiem, chyba półtora roku temu, mniej więcej w tym samym czasie, co meczyki, ostro ruszyliście z rozkręcaniem YouTube'a i macie dostęp do ekstraklasy. Jest dużo ciekawych pomysłów, na przykład rozmowy ojciec i syn, prawda? Dużo jakichś interesujących formatów, a jednak to nie żre, tak, jak pewnie się spodziewaliście, że może być. Od strony czystych liść, bo materiały są, są po prostu ciekawe. Czego to Konkretnie, Twoim zdaniem, uczy nie wiem o YouTube piłkarskim, o, a może właśnie o jakimś takim środowisku. Czy masz jakąś refleksję e, po tym długim czasie, już e, odkąd no, postawiliśmy mocno na YouTube? Powiem Ci tak. Ja szybko zrezygnowałem z takiej funkcji, nazwijmy to menedżerskiej, bo nie dawałbym rady po prostu ogarniać tego, a przy tym tworzyć treści, komentować meczów, po prostu to jest nie do ogarnięcia. Odpowiada za to Karol Szumlicz w tym momencie, który kiedyś pracował w Lechu Poznań i który ma to na głowie i naprawdę do tego się nadaje. Natomiast rzeczywiście to jest momentami takie przykre, że nie wiem, materiały, na przykład vlogi Mateusza Rokuszewskiego, którego ja uważam za perełkę w dziennikarstwie, za takiego też self-made mena i rewelacyjnego top. dziennikarza, no top. I że te, że te materiały na przykład na weszło klikały się dużo lepiej, a dzisiaj realizowane no ba, w bardziej profesjonalny pewnie sposób klikają się gorzej i nie powinno też być tak, że na przykład, yy, nie wiem, może powinno, ale kończymy komentować El Clasico I ja sam mówię, słuchajcie, pyknę vloga z Murawy stadionu na Mążujk, czyli nagrywam vloga, a za plecami chodzi Szawi, Dawid Wija i tak dalej, jest fajny klimat, przedstawiam swoje refleksje na gorąco i jednak ludzie chcą tego słuchać, co pokazuje mój kanał i Taki filmik na moim kanale obejrzałby się 100 razy lepiej niż na kanale Kanal Plus, więc no niestety trochę jesteśmy niewolnikami algorytmów i, i to jest problem. Nie mam pojęcia, jak to odwrócić, nie wiem, jak to zrobić, ale rzeczywiście... Ale czy to nie jest takie załatwe wytłumaczenie, że o, bo ten ten algorytm. Czy może tu jest jednak jakaś refleksja o, o zainteresowaniu ludzi tymi postaciami, czy coś ale innego? Ale co, znaczy, ja nie mam problemu, jakby z tym, żeby powiedzieć, na przykład, że jestem beznadziejny, ale jeśli widzę, że na przykład. Materiał zrealizowany z murawy stadionu robi 15 tysięcy wyświetleń, a materiał realizowany później w sposób całkowicie amatorski z pokoju hotel hotelowego na podobny temat robi 80 tysięcy, no to ja mogę przyznać, że ja jestem słaby i tak dalej, ale po prostu widzę bardzo dużą różnicę w tym wyniku. Wiesz, mimo, mimo, nie ten chodzi ten, o słabość, tylko ciężko. bardziej o tą refleksję, czy może yy, nie ma jakiegoś dość nisko zawieszone jest ten sufit zainteresowania polską piłką, mierzyjąc w bańce, byliśmy przekonani, że to jest, jest większe. Nie, no na pewno. I wiesz co, to też jest problem piłki, że w ogóle to zainteresowanie się zmniejsza, ale chodzi mi o to, że, że te materiały mają bardzo duży underperformance i, i powinny być klikane zdecydowanie lepiej. No tak to wygląda. I jest mnóstwo materiałów, które klikają się świetnie, typu Ligi od Kuchni, reportaże i tak dalej, ale Kurczę, nie pamiętam, ile wyświetleń zrobił mój wywiad z lewym. Zaraz, zaraz to zobaczę, yy, ale powinien zrobić więcej. Nie tylko dlatego, że zrobił go beznadziejny dziennikarz. 154 tysiące. No to jeszcze w miarę, w miarę okej, okay. ale jest mnóstwo materiałów, które, jak patrzę na wynik, to wiem, że ze względu na, na to, jak to jest realizowane i kto to robi, powinny mieć znacznie lepszy wynik. Ja na przykład często mówię, yy, i piszę to na Twitterze, i to naprawdę nie piszę tego dlatego, że ktoś mnie zmusza, bo nikt mnie nie zmusza, tylko ja naprawdę tak uważam, że jeśli jest program zapowiadający ekstraklasy albo program po meczu Legii w Europejskich Pucharach i w tym programie siedzi przykładowo Marcin Rosłoń, Mateusz Rokuszewski i na przykład Krzysiek Marciniak, to tam są trzy osoby, których warto posłuchać, bo nie dość, że mają bardzo dobre refleksje na temat tego, co się wydarzyło, to jeszcze mają insajderską wiedzę. I ten program w porównaniu do innego programu, gdzie uważam, że obsada jest słabsza, nie mówię teraz o, o konkretnym przykładzie, robi dużo słabszy wynik niż, po, niż powinien. No, ja uważam, że w redakcji Kanal Plus jest mnóstwo po prostu wartościowych osób, których, których warto posłuchać właśnie w różnych tematach. Więc nie mam pojęcia, jak to odwrócić, ale uważam, że algorytmy są tutaj naprawdę bardzo dużym problemem. Poza tym, że sam jestem mega słaby, i nie robię tego wyniku, to algorytmy też są problemem. Hmm. No, dostarczasz wynik na swoim kanale, więc, więc tutaj nie możesz uciec w takie proste. Staram żeby... się i staram się, wiesz, też to wykorzystywać w taki sposób, żeby promować te, te treści właśnie w Kanal Plus. <tronik> ja mam 216, bardzo ładnie na, na czacie zauważył coś, co nie wiem, czy jest prawdą, ale możesz się do tego jakoś ustosunkować. Mhm. E, oglądający potrzebują bliskiego kontaktu z twórcą. Jak widzą studio, światła, dobry dźwięk, to wtedy czują, że to nie jest kolega, którego można posłuchać, ale gadająca głowa z TV. Że ta atmosfera intymności, tego, że zabierasz słuchacza na pogawędkę, a nie, nie przemawiasz do niego niczym premier podczas ekspozycji, że to jest czynnik, który może w jakiś sposób przyciągać ludzi, a, a zniechęcać może właśnie ten garnitur garnitur, krawat i, i profesjonalnie podłączona tutaj pchełka. Pod... Ale ja na przykład robiąc programy typu transferowy, młyn i tak dalej, starałem się trochę wprowadzić taki vibe, żeby tam nie było takiego, wiecie, takiej napinki i często na przykład w programach telewizyjnych te programy mają swój plan, czyli od tej minuty do tej rozmawiamy o tym, wpada materiał, potem rozmawiamy o tym, wpada materiał i ja raczej wydaje mi się, że mogę być osobą dość trudną, kiedy prowadzę program dla wydawcy, bo ja bardzo często reaguję spontanicznie na to i mówię, dobra, niech spadnie ten materiał, spoko, widzicie, gadka się klei, puścimy ten materiał tydzień później, albo wrzucimy go na Twittera, albo na YouTube'a. Gadka się klei, ktoś się kłóci w studiu o nie wiem, financial fair play w rozgrywkach La Liga i ja widzę, że jest temperatura dyskusji, to ja nie hamuję tego na siłę, więc ja starałem się trochę wprowadzić taki sznyt internetowy właśnie do tych programów transferowych, a także właśnie do programu Ola La Liga. Natomiast czy, czy jest tak? No być może, być może trochę tak jest, no ale wiesz, ale telewizja Kanal+, Plus, która jest przyzwyczajona jednak do, do tworzenia profesjonalnych treści, nie może nagle zacząć nagrywać, wiesz, ze stodoły, nie? No, to też wyglądałoby... Wyglądałbym studio ze stodoły. Bo też... Bo też <laughs> stodoła futbolu. Dziesiąta, 10. niedziela, 100 doła futbolu. Teraz porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w futbolu w No może, taj. może, ale no, nie można też odejść. Poza tym wiecie co, jest jeszcze jedna taka kolejna kwestia. Kanal Plus ma też bardzo wielu starszych widzów i w tej całej gonitwie za młodym widzem, która następuje... My nie możemy zapominać o tym, że ludzie, którzy dzisiaj mają lat 34 i są tacy mega starzy jak my na przykład, to są ludzie, którzy jeśli będziemy dobrze wykonywać swoją pracę, przez kolejnych 40 lat cały czas mogą nas oglądać. My nie możemy celować wyłącznie do 14-15 latków, którzy śledzą po prostu TikToka jadąc do szkoły w autobusie. Ci ludzie też są ważni, ale nie można w tym się za bardzo zapędzać. I wydaje mi się, że tak naprawdę to, co Stan zrobi w kanale Zero, to Idealnie to pokazuje, że nie można uderzać wyłącznie do młodych widzów, i że gdyby Kanal Plus na przykład w tym momencie. Ja nie powi, wiesz, i, i, słuchajcie, ja nie, ja nie mam jakby takiego stanowiska, żeby tutaj tworzyć jakąś politykę czy żeby być rzecznikiem. Natomiast uważam, że gdyby Kanal plus nagle odciął się od tych widzów, którzy byli przyzwyczajeni przez ostatnich ponad 20 lat do pewnego standardu, a ci ludzie może mają 40, 50 lat, to też nie byłoby dobre, bo ci ludzie są tak samo wartościowi i ci ludzie też kupują Twoje abonamenty i poświęcają tobie Wiesz, czas. Tomku, pytam Cię o to nie dlatego, żeby to był jakiś zarzut, tylko wy robiliście naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Od zapraszania Parysa Platynowa po właśnie merytoryczne rozmowy Ojciec i Syn przez reportaże na przykład o Grzegorzu Piechnie. To jest bardzo szerokie spektrum, więc jakby moim zdaniem najlepiej zbadaliście ten piłkarski YouTube kontentowo I być może najlepiej widzicie, jaka jest tak naprawdę bańka zainteresowania piłką nożną na YouTubie czy ogółem w społeczeństwie. To jest taka moja refleksja. Znaczy, Dlatego o to drążyłem, bo też najwięcej jakby pomysłów wypchnęliście na ten YouTube. Wiesz, co? Bo tu jest dużo takich materiałów yy, na tym YouTubie, też mniej YouTubeowych, takich turboambitnych, reportaży, filmów dokumentalnych. I tu nie chodzi tylko o piłkę. Tu jest też tenis, jest żużel. Jest koszykówka i tego jest rzeczywiście mnóstwo, tylko chodzi też generalnie o to, żeby ludzie to oglądali. No i na przykład po takich serialach, typu sędziowie czy, czy piłkarze na podsłuchu, no to czy widzew, który moim zdaniem był rewelacyjnym serialem, no to widać jednak, że ludzie to oglądają. I ja w ogóle mam taką refleksję, że trochę branża dziennikarska w Polsce, jeśli chodzi o dziennikarzy sportowych, zjadła własny ogon. I dzisiaj doszło po prostu do takiej sytuacji, w której ludzie dostali tak wiele programów publicystycznych, w których siada czterech gości i gada na jakiś temat, że ludziom w głowie wytworzyło się takie poczucie, ja i tak z tym nie nadążę, więc przestaję to oglądać. Wszyscy tak naprawdę, jeśli chodzi o te takie programy, siada czterech gości, wszyscy mają spadki. I tak to wygląda I to, co zostało wywołane przede wszystkim po, po gigantycznym sukcesie misji futbol, którą stworzył Michał Pol w Onecie. To był program, który tam pewnie nie przesadzę, jeśli powiem, że zdarzało się, że miał milionowe oglądalności. Też zdarzało mi się tam występować i widziałem, jak strasznie to rezonuje, jak gigantycznym echem odbijał się ten program. Potem powstały kolejne, 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 kolejne. I ja też widzę, nie chcę tu, wiecie, nikogo krytykować, być jakimś sumieniem, ale to są po prostu moje refleksje na podstawie tego, jak oceniam YouTube'a Piłkarskiego w Polsce. Jest wiele programów, w których występują. Osoby, gdzie na przykład widzę, siedzi czterech ekspertów, ale ja chcę posłuchać trzech. A na przykład, przy kiedy ja dobierałem sobie gości do programu transferowego, czy do Ola La Liga w kanal, Plus, no ja mogę odpowiadać za programy, które ja robiłem, to starałem się wybierać takie osoby, których sam chcę posłuchać, że nie będę miał, wiecie, pustych przelotów w programie. Nie takie, dobra, na siłę, dawaj, ten nie odebrał, ten nie odebrał, dobra, to dzwoń do tamtego, bo on wpadnie, a i tak nic ci nie wniesie do programu. Tych programów jest po prostu za dużo, no, tak to wygląda. I moim zdaniem za chwilkę, za chwilkę będzie odwrót i ciekaw jestem, czy nie nastąpi powrót do korzeni, czyli do takich treści, które funkcjonowały na YouTubie 10 lat temu, czy kilkanaście lat temu, wiecie. Zwróćcie uwagę, co się klikało na przykład na YouTubie, Kanal Plus przykładowo te 10 lat temu. Właśnie takie ambitne treści, reportaże, Turbo Kozak, czyli też program, który trzeba zrealizować w sposób bardzo zaawansowany. Wtedy to się mega klikało. I dzisiaj szczerze, jak ja na przykład czasem widzę materiały, które wpadają na, na YouTube'a Kanal Plus i widzę coś w stylu Dzień z Dawidem Szulczkiem, Dzień z Adwianem Siemieńcem, to ja wolę odpalić to, niż kolejny program, gdzie siada czterech ekspertów. U mnie też się to odwróciło. Ja widzę po sobie, że u mnie jakby nastąpiło, nastąpiło odwrócenie tego trendu, więc zakładam, że u innych też tak mogło być. Mogło. Ja się nie wypowiem w tym temacie, bo nigdy jakoś specjalnie nie oglądałem tego dużo, więc, więc trudno mówić o odwróceniu, ale pewnie, pewnie masz rację. Zwłaszcza, że tak naprawdę czasem się nawet te same osoby powtarzają w kilku programach na przestrzeni bardzo niewielkiej. I, i tu pewnie trudniej jest utrzymać zainteresowanie tak, oczywiście, takiego. że tak. Ale wiesz, dlatego też. No, o tym z Pawłem Paczulem ostatnio rozmawialiśmy, że trudno jest czasami w poniedziałek o godzinie 10 mieć ogarnięte wszystko, co wydarzyło się w weekend. Ja, ja mam ogarnięte, ja nie wiem, to nie, nie oglądacie a, meczu. No, wymagane, ja wstaję w ja i mówię tak, o, dzisiaj, o Real, bardzo dobry dobry jest ten gościu, mój rocznik, zero ostatnio się dowiedziałem, bardzo stary człowiek w ogóle się okazało, że gra w Realu i z gole. Ja no mam wszystko ogarnięte, i... Real proszę, Getafe wiem, że istnieje, tak. wiem, że jest Bayern Monachium, taki klub, Harry wiem, że poszedł. Nie do... no, ale ja zmierzam do tego, że ja na przykład jak idę do programu typu Misja Futbol w poniedziałek o 10, to... Ja jestem uczciwy wobec prowadzącego. Na przykład ostatnio byłem w programie Uratka Majdana w i powiedziałem mu: "Słuchaj, nie oglądałem na przykład tego meczu, bo komentowałem inny. No nie rozdwoję się, a do godziny dziesiątej w poniedziałek nie masz szans nadrobić wszystkiego". No nie ma szans, możesz udawać, ale udawanie, pracownik jak długo. ja, to wtedy masz szansę. Po prostu musisz szczęście wstawać i oglądać mecze, tak a ja. regułę. Chodzi mi o to, że nie możesz udawać, bo udawanie jest bardzo krótkofalowe. I kiedyś na udawaniu się po prostu wywrócisz. Na taki, wiesz, na, na opowiadaniu farmazonów, mówiąc wprost. To jest strasznie krótkoterminowe. Na dłuższą metę ktoś cię po prostu złapie na tym, że mylisz podstawowe fakty. No, na przykład, że Budziński grał w australijskiej Felicity Group, co przecież tak. ogóle, mógł, mógł grać indziej. Nie, no, to jest tak. Bo... Innymi słowy, nie ufasz tym programom przekrojowym, tak? Takim. Nie, 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 inaczej. Zależy, kto się wypowiada, bo jeśli masz program przekrojowy, w którym siada ci ekspert od ligi francuskiej i polskiej, ekspert od ligi angielskiej i polskiej, plus ekspert od ligi hiszpańskiej i angielskiej, to oni jakby wypowiadają się na swoje tematy. Ale słuchajcie, no zdarzają się programy, w których widzicie na przykład, że ekspert nie do końca pasuje do tematu. No. Hmm. Na o przykład, mam, jak mam. ja mówię o ekstraklasie, to, to jest taki chwila. Podoba mi się komentarz z czatu. Między innymi, Marcin Grudziąż zabrał głos. Olkiewicz Gdynaraz przecież Jozelu Grawlegi. Tak. tak, tutaj, przepraszam, bije się w pierś Jozelu, to jest znany piłkarz i Warszawa. Ale jeśli chodzi o te programy, bo skoro już wszedłem wam w słowo, to, to się wypowiem. Zobacz, tak jak wspomniałeś, że jest ekspert od Ligi Francuskiej, ekspert od Ligi Hiszpańskiej, ekspert od ekstraklasy i tak dalej. I trudno jest zrobić program, jak usadzasz ich. Już dobrze. Teraz porozmawiamy sobie z lidze francuskiej, więc wydwaj zamknąć te swoje głupie mordy, bo będzie mówił pan ekspert od ligi francuskiej. Ale wiesz jak... co nie, bo ja na przykład robiąc ja wręcz przeciwnie do tego podchodzę. To znaczy ja na przykład robiąc transferowy młyn, celowo dobierałem ludzi od różnych lig, bo często te tematy łączą różne ligi. Czyli jeśli na przykład masz transfer Mbappé do Realu i w studiu siedzi Piotrek dla Boga, i Rafał Dębiński, to oni ci przedstawią dwie różne perspektywy. Plus siedzi Rafał Nachorny, który jeszcze ci przedstawi perspektywę, dlaczego angielskie kluby nie ruszyły po Mbappé. Przykładowo, więc moim zdaniem to się da fajnie przekrojowo zrobić. Tylko trzeba też to sprawnie prowadzić, żeby nie wrzucać człowieka na minę. Żeby gościa, który doskonale wie, że nie obejrzał meczu, puszczy nie połomicę, zapytać go o to, ty, a powiedz mi, jak ci się podobał pomysł trenera Tułacza. A doskonale wie, że ten facet w tym momencie oglądał. Bochum z Bayernem, przykładowo, no to, to jest też bardzo ważne, żeby... A ja bym zawsze tak robił, dlatego bardzo mi się podobało, jak Roki prowadził u was ten program, bo on był właśnie na kończę na pewnej temperaturze i... Tak, w ale że... Roki do programu był. o Ekstraklasie zapraszał ludzi od Ekstraklasy. Ale też potrafił ich czasami troszeczkę podpiec, tak, troszeczkę wrzucić na różne. Tak, to tak, było ciekawe, tak. to była jakaś temperatura w programie. Ale mi nie, wiesz co, ale mi nie chodzi o to, żeby nie było tem temperatura, musi być, ale mi chodzi o to, żeby po prostu nie podkładać komuś świni. Ty wiesz, był taki komentator yy, kiedyś, który tam komentuje mecz ze współ... chyba dwa kiedyś ten przykład, że komentuje mecz ze współkomentatorem, ty a ty pamiętasz, kto był królem strzelców Premier League w 86? A powiesz, że nie pamiętasz, no to wyjdziesz na idiotę, nie? A możesz się pomylić i możesz się pomylić nie wiem, o dwa lata czy coś takiego. No, generalnie nie ma dobrego wyjścia z takiej sytuacji, chyba, że rzeczywiście w 100% wiesz, jaki to był król strzelców, ale... No chodzi mi o to, żeby nie wrzucać kogoś na minę. Ja zawsze staram się tak funkcjonować, żeby, żeby nie wrzucać na minę. Jeśli widzę, że na przykład mój współkomentator się pomylił, e, widziałem, że Jacek Laskowski ostatnio mówił o tym, że poprawiaj mnie, poprawiaj mnie na antenie. Zdarza mi się poprawiać. Jeśli na przykład jest taka sytuacja, że ktoś tam mówi, wybił ten, Ja mówię, nie, wybił tamten, to trzeba szybko zareagować. Ale jeśli widzę, że ktoś wjeżdża, no bo siłą rzeczy czasem się zdarza i z jakimś takim grubszym błędem rzeczowym, to głupio czasami wygląda poprawianie. I ja wolę napisać na kartce więc raczej staram się właśnie szybko szybko reagować i nie wrzucać kolegów na minę a Roki moim zdaniem to robi z wdziękiem i nie wrzuca na minę tylko bardziej tak wiesz tak. szturmo no Leszek tak by chciał podgrzać temperaturę dyskusji ja jestem ciekawy czy wie jak Neymarowi poszło w ten weekend w PSG tak, no, <grym> Spokojnie no. ja wiem, że Neymar to po prostu już wrócił do Santosu więc ja jestem na bieżąco z Neymarem Monte Carne tak strzela, że się zatrzymuje i to jest naprawdę imponujące ja jestem bardzo obcykany z Neymar. Tak. Ale podoba mi się teraz mem, który był wrzucony. Neymara, który powraca na boisko. No wiadomo, że z racji bardzo poważnej kontuzji, jak to Brazylijczyk trochę przytył. I podpis był właśnie, że ja, powracający na boisko po długiej kontuzji, pauzowałem trzy dni. <ścoughs> Taki bardzo obfity, obszerny brzuch. Nie, no, no Neymara mi szkoda, bo to, kurczę jest jeden z moich ulubionych piłkarzy ostatniej dekady i to strasznie wszystko poszło w nie takim kierunku, w jakim powinno. Do tego stopnia, że on. Przez pryzmat tego, co osiągnął, ze względu na te liczby, nawet które wykręcał, on powinien być postrzegany jako jeden z najlepszych piłkarzy w XXI wieku. Ale wszystkim ludziom on się źle kojarzy po prostu i przez te symulki, i przez te wszystkie cyrki i tak dalej. Naprawdę on miał mega papiery na złotą piłkę. Przecież tak naprawdę to był pewniak, żeby być taką pierwszą postacią po erze Messi i Że po erze Messi i tak. będą lata Neymara, a potem czekamy na Mbappé i Halanda. No zmarnował to, szkoda. Znaczy, ja się zastanawiam, co by zrobił Neymar, gdyby finał Mistrzostw Świata, gdzie dla Brazylii zawsze chyba Tomek przyzna, że nie było wątpliwości o jego zaangażowanie, bo w PSZ to różnie bywało, gdyby finał Mistrzostw Świata wypadł w urodziny jego siostry. Co by wtedy zrobił Neymar? Wiesz co? Ja myślę, że zwolniłby się z urodzin na mecz. Nie, nie wierzę. Rodzina myślę, przede wszystkim. To jest Neymar, którego chcę widzieć. Ale to i siostra taka wkurzona. Więcej nie dostaniesz powołania na moją urodziny. Nie biorę cię pod uwagę przy powoływaniu reprezentacji na moją urodziny, które wypadają co trzy miesiące. Bo ale mi... właśnie te urodziny siostry są chyba w lutym albo w marcu, więc w dobry moment wybrała siostra, żeby się urodzić generalnie, tak żeby jeśli ma kolidować z fazą pucharową, to wiecie, tak delikatno. Myślę, że i tak mogła postąpić lepiej, bo mogła się urodzić na przykład w sierpniu. I na przykład czasem piłkarze, wiecie, jadą na igrzyska olimpijskie. I omijają pierwsze mecze. A Neymar ominąłby ze względu na urodziny siostry i nie pomyśleli tutaj generalnie. Trochę nie, nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Mogłaby być w Boxing Day to i tak tam wszyscy jeszcze tak trochę zamuleni. Poza tym Neymar Wangi nie gra, także tak, tak może być pod tym kątem. Leszek, czy chcesz rzucić jakiś duży temat, czy ja mam tutaj... To Ja skorzystam. chciałbym zadać jedno pytanie z czatu. Widzimy też donate, y. Desiach sprzedał nam 30 zł, niezwyciężeni, niepokonani, rodowici w pierwszej lidze zakochani. Taki jest komentarz. A gdzie wy robicie tego live'a z Donatami na YouTubie, czy... Wiesz co, po prostu my, my nie zachęcamy do tych donate'ów, one no są. Chyba normalnie jak masz... Nawet, jak to... YouTubeowy live, to tam masz możliwość uczestniczenia w super czacie, coś takiego. Chyba okay, tak. nie nie to tego defaultowo tego. jest ustawione. Tak mi się wydaje, okay. że nie trzeba tam jakiś odhaczać rzeczy. No, ale każdą... widzę, że jest ankieta czy Tomek ćwiąkała tak, nie. Tak, ale ludzie na tak raczej. Mm -hmm. A ja dam na no nie. Dobrze. A jesteś przewrotny bardzo. Dobrze, tak. dobrze. Nie, bo ja obiektywnie uważam, że nie. <laughs> I tu jest w temacie tym, o którym Tomku rozmawialiśmy. Szczepan, no wiem, że jesteśmy merytoryczny w tym temacie, więc przekażę to pytanie od Szczepana. Czy start Brzeziny wyszedł z kłopotów finansowych po wycięciu 500-letnich drzew z stadionu? No proszę, ale wiesz co, ja myślę, że najpierw należy zadać pytanie, czy oni uzyskali zgodę na wycięcie tych drzew. Czy wycięli je tak po prostu bez, bez żadnego dokumentu, bez żadnego podpisu, bo jeśli wycięli bez zgody, to moim zdaniem powinny lokalne służby się tym zainteresować. Drzewa są ważniejsze niż piłka nożna. Prawda, no i proszę, można zawsze wybrnąć, można. Znaczy nie, ja po prostu wiem, że jesteś wielkim ekspertem do spraw startu Brzeziny i to się od razu tak. sprawdziło. lasów państwowych. A w Brzezinach mieszkał były prezes widowa, Mateusz Droszcz. Bo i dlatego nie mogliśmy się umówić na obiad, mimo że trzy lata pracował. To no. zawsze za daleko za daleko miałem. Zdecydowanie. Dobra. Wiem, że chciałeś masz jakieś trudne pytania. Podobnie. Mam mam trudne pytanie. Mam trudne pytanie, które sobie wypisałem jako jedno z pierwszych. Czy czujesz się, Tomku, częścią armii nowego wzoru do szkalowania wrogów ojczyzny? Bo pamiętamy wszyscy o tym, jak Paulo Soze zaorałeś i zniszczyłeś, i sprawiłeś, że miał potężne problemy wizerunkowe w Brazylii, zanim jeszcze w ogóle się tam zjawił. Nie, no, gdzie tam zniszczyłem. A potem pracował w top 5 i wylądował w Salernitanie. Nie, no, generalnie. Nie sądzę, żebyś jakoś szczególnie przejął tym moim filmikiem, ale ja sobie otworzyłem jakieś tam nowe możliwości, bo rzeczywiście jakieś tam drobne współprace się pojawiały, więc, więc to było ok, ale nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób mu zaszkodził. Poza tym, że pewnie wszyscy w jego otoczeniu są poobrażani na mnie. No, jego otoczenie to jest osobna, osobna kwestia. Natomiast, to co, to, co mnie nurtowało, to czy poczułeś takie, że shit go z global i faktycznie rozdzwoniły się telefony z jakimiś bardzo dziwnymi prefiksami i komentujący z, z Brazylii, gdzie ten rynek jest no, totalnie inny. Bo jeśli mówimy o wyjściu poza bańkę piłkarską z jakimiś tematami niesportowymi, że bańka piłkarska w Polsce jest w gruncie rzeczy dosyć niewielka że trudno jest się przebić z treścią o ekstraklasie ponad tę grupę interesującą się ekstraklasą, która jest bardzo niewielka, no to tam trafiasz na rynek, gdzie to się liczy w milionach, jeśli chodzi o... No zajęć. to jest horrendalny rynek, to jest nieprawdopodobne. Nie pomyślałeś, że dobra, to się pakujemy, lecimy do Rio i teraz będę kroni najwierniejszym kronikarzem przygody po... Nie, ale chodziło mi po głowie nagrywanie vlogów po portugalsku nawet. Być może bym się porwał z motyką na słońce i być może byłoby to trudne do ogarnięcia, ale chodziło mi to po głowie, z tym, że wycofałem się ostatecznie, bo nie dałbym rady czasowo. Gdyby to pykło, to myślę, że to byłby świetny biznes, ale no nie wiem, może popełniłem błąd, że tego nie zrobiłem, ale no też nie rozdwoję się. Przy czym to, co mnie wtedy uderzyło, to ile dostawałem propozycji wystąpień w jakichś różnych live'ach na samych kanałach o Flamengo. Samych kanałów o Flamengo, tam po prostu są dziesiątki i jak pogadałem z jednym to drugi, pogadałem z drugim, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, w ogóle w którymś programie była gadka na mój temat, czy w ogóle to, co ja mówię, ma sens. Puszczali, wiecie, trochę na zasadzie takiej, Nitro komentuje Starowskiego. puszczali fragment i komentowali to, co ja powiedziałem o Sausie, że w ogóle nie mam pojęcia, że przemawia przeze mnie rozgoryczenie, a w sumie prawda jest taka, że jeśli chodzi o pracę Paulo Sauzy we Flamengo, potwierdziło się praktycznie wszystko, praktycznie wszystko się potwierdziło i oczywiście tak jak dostałem tonę jakichś tam wyzwisk od brazylijskich kibiców, kiedy nagrałem ten filmik, kiedy Souza został potwierdzony przez Flamengo, tak potem naprawdę było dużo takiego odzewu na zasadzie, że to się sprawdziło. I ja nie ukrywam, że w kontekście jakichś takich przepowiedni tego, co się może wydarzyć, to tutaj miałem największą satysfakcję o tyle, że kiedy Souza był zatrudniany, to powiedziałem, jakie widzę zagrożenia. I powiedziałem, że moim zdaniem zagrożeniem jest potencjalny transfer Paulo Souza z reprezentacji polskiej do Ligi Brazylijskiej, Emiratów, albo tam nie, nie pamiętam, chińskiej czy tureckiej, ze względu na koneksję Ugo Kazzyny. No i to się sprawdziło, z tym, że sprawdziło się w takich dość kuriozalnych okolicznościach. Przy czym wiadomo, no później też, bo nie tylko ja, ale też inni dziennikarze próbowali namówić Souza czy jego otoczenie do tego, żeby wypowiedział się na temat, na temat pracy w Polskim Związku Piłki Nożnej. Spróbuję, może mi się uda to odszukać. Myś... Czekaj. Aha, to mam tutaj rozmowę. Mam rozmowę z Ugo Arzudą. Tuż po puszczeniu, bo chyba, te, chyba tego nie wrzucałem, tuż po puszczeniu tego filmiku. Tomasz, bardzo dziękuję za Twoje zachowanie i takie trzy emotki, bijące brawo. Bardzo łatwo jest krytykować nie wiedząc niczego. A to był czas, kiedy wszyscy go skrytykowali. Plus Paulo Souza trzy dni wcześniej wiecie, udzielał wywiadów w Polsacie, misja katar i tak dalej. Ja tak, zważam, wytatuowanie sobie Orła na piersi, bo jestem już tak związany z Polską, że zaraz. No to, ale moim zdaniem, to jest, bo gdyby nie, gdyby nie ten cyrk, który Souza rozkręca wokół siebie wszędzie, to nie byłoby takiego hejtu też. Ja no, 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 to, to... zmieniłem z Fatimy, znaczy, jeszcze kurczę jeszcze co... się. Słuchajcie, Jestem w miejscu kultu religijnego, który wiem, że w Polsce jest bardzo ważny. No, Pozdrowienia ale, ale to co on odwalił z Flamengo, i ja też to powiedziałem wtedy tym kibicom, i chyba nie kupili mnie wtedy, a potem w sumie przyznali mi rację, jak Flamengo został, jezu, jak Souza jak został zatrudniony przez Flamengo, to jeszcze siedział w Lizbonie. I udał się do ambasady Flamengo w Lizbonie, po to, żeby kupić jakieś książki o historii Flamengo i oczywiście wszystkich o wszystkim poinformował. Ja im mówiłem: Słuchajcie, to jest Farmazon. I nawet szukałem, szukałem tego tłumaczenia hasła Siwy Bajerant, i znalazłem, że, znaczy pytałem też specjalistów od języka brazylijskiego, i powiedzieli mi, że najbardziej podobnym jest zaklinacz Węży. I to potem latało trochę po, po portugalskich mediach. Akurat tu muszę przyznać, że, że to hasło tam się przyjęło i że rzeczywiście wracało ten zaklinacz węży. No i w każdym razie, Ugo Karzuda, po tym jak mu napisałem, że wszyscy są zbulwersowani postępowaniem Paulo Sołzy, pracownicy PZPN-u, Kuba Kwiatkowski, który miał z nim najbliższy kontakt, Zbigniew Boniek, były prezes, wszyscy, on odpisał, wiesz, życie obraca się w różne strony, jest jak koło. No, i potem ja wytłumaczyłem, jakby na czym polega mój, mój punkt widzenia. I coś tam, że nie wiesz jak było, coś tam, że chciałeś go tylko skrytykować, i tak dalej. Ja mówię, że przecież pisałem do was, pisałem do ciebie, w sensie do samego Udo, Ugo, czy chcesz się wypowiedzieć na temat potencjalnego odejścia Paulo Sobzy do Flamengo. Dałem taką możliwość. On nie odpisał w ogóle na to. No, i co tutaj dalej jest. I teraz wszystko zostało powiedziane. Uwaga, powiedziałeś, że Paulo stał się wrogiem numer jeden 40 milionów ludzi. Nie powinieneś tego robić. Ale okej, okay. ja napisałem, gdzie powiedziałem, że Paulo S. został się wrogiem numerem jeden? Nie powiedziałeś? Ja odpisałem nie. I wysłałem mu fragmenty moich wypowiedzi, plus nagranie, gdzie rzeczywiście takie słowa padły, ale nie z mojej strony. No i na to pan Ugo już nie odpisał. No, i po jakimś tam czasie odezwałem się do niego. Mówię, że słuchaj, robimy debatę w Kanal Plus o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, o odejściu Paulo Souzy. Czy chcecie się wypowiedzieć? Po raz trzeci dałem taką możliwość. Myślę, że w tym momencie lepiej jest niczego nie mówić. Co więcej mam powiedzieć? Ja wiem, że on się nie dogadywał z Kuleszą, no to jest naturalne, ale to nie zmienia faktu, że można było wybrać trochę inny sposób odejścia hmm. W końcu ktoś ale... mnie się... wsparł. Nie, no ja też. No ja mam, słuchajcie, tak, tak, ja nie tak. byłem antyfanem Souza jako takiego, bo w ogóle yy, wielu osób w Polsce, jakby z naturalnych przyczyn, nie wiedziało o czym był ten filmik, tak naprawdę. Ja powiedziałem, że uważam go za hipokrytę, uważam go za człowieka niegodnego zaufania, ale uważam go za interesującego trenera, którego metody akurat w brazylijskiej piłce mogą się sprawdzić, ponieważ. Ten futbol, który on próbował wdrażać w reprezentacji Polski, moim zdaniem tak teoretycznie byłby łatwiejszy do wprowadzenia u brazylijskiego potentata. No bo wiadomo, no nie nauczysz pewnie niektórych polskich piłkarzy jakiegoś niezwykle wyrafinowanego grania w piłkę, ale we Flamengo ty masz mega gwiazdy. I generalnie Brazylijczycy wiecie, no w miarę potrafią grać w piłkę. Nie potrafił tego zrobić. Ostatnio słuchałem wywiadu, już nie pamiętam, czy Filipe Luisa, czy kogoś z tego Flamengo. I był pytany o Paulo Sołze. bo Sapinto jest wspominany przez piłkarzy Wasko trochę jako, wiecie, loko, ale w kontekście Paulo Sousy często padały takie hasła w sumie podobne do reprezentantów polskich. Ja mówię, przygoda Sousy we Flamengo i w reprezentacji polskiej to jest kopiuj i wklej. I często piłkarze z Flamengo mówią kurczę, tu wiele rzeczy się zgadzało, nie wiemy dlaczego to nie pykło. Nie wiemy, nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego to nie wypaliło, bo wiele rzeczy się zgadzało. Więc ja nie uważam go za złego trenera, ale uważam, że jego sposób działania, te farmazony sposób podlizywania się pracodawcom czy kibicom pracodawcy po prostu jest karykaturalny, możesz to zrobić w jednym miejscu, no ale nie w tylu kolejnych Ja tam lubię te wywiady, tak samo jak teraz z Rizą, który powiedział, że po zakończeniu kariery, kto wie, może będę trenerem łks może będę tu szkole młodzież <grym> to nie wiadomo. Tak, w wywiadzie dla dla, Golpa, dla Przemka Langiera, bo był pytany, co po tym pół roku no półroczny kontrakt Powiedział już wcześniej, że na... Nie, nie z Przemkiem Langierem, z Dominikiem Góreckim, jeśli dobrze pamiętam. Yy, powiedział, że yy, się utrzymamy na 100%, że nie spadniemy. No i właśnie, a co później? Mówi, nie wiem, nie wiem, może zostanę młodszy. No a pamiętacie jak szybko na przykład Niki Bile Nielsen w Lechu znienawidził Legię? No. Facet, facet podpisał kontrakt z Lechem i zaczął nienawidzić Legię. Normalnie jak w memach jakiś. I czy wy na przykład będąc kibicem Lecha uwierzylibyście takiemu gościowi? Ja tam lubię wszystkich kiciarzy. Kiciarze są spoko. Twarzą okay. tego mnie tak? zaprosiliście. <laughs> Oczywiście dobrze jest wiedzieć, że kitują, ale ma to swój specyficzny urok. Ja tak samo cenię tych wszystkich, każdemu. Co? Ja tutaj aż po grup, aż po grobową deskę, ale jak spóźnicie się jeden dzień z wypłatą, to Nie, mnie dobrze... chodziło o wasz grup, nie o mój. Tak. <laughs> tak. Do końca, mojego lub waszego klubu, co wcale nie jest takie aż bardzo nieoczywiste. No, Souza to chyba najbardziej drastyczny przykład takiego, takiego zachowania. Ale generalnie, tak sobie myślę, że w sumie trafiłeś na fajny czas, biorąc pod uwagę to, jak jesteś wykształcony też. Bo i Souza, i Fernando Fantów i nawet Gonzalo Fejo, tak naprawdę masz dużo, dużo możliwości. Już pomijając tam hiszpańsko No, tylko wiesz, Gonzalo Fejo lepiej mówi po polsku niż wielu Polaków, więc tutaj myślę, że nie byłoby nawet takiej konieczności, bo tutaj nie ukrywam, abstrahując od tych wszystkich rzeczy, które się działy w motorze, że poziom języka polskiego u Gonzalo Fejo to jest dla mnie jakieś zjawisko ekstremalne. W sensie to się rzadko zdarza, żeby jakikolwiek obcokrajowiec tak mówił po polsku i jestem pod niesamowitym wrażeniem. Natomiast co do, co do tych kwestii językowych, tak, z tym, że no sołzą nie zrobiłem wywiadu. Z Fernando Santoszem byłem umówiony na wywiad. Po się wywiadu... na euro. Proszę? Po awansie na euro. Tak, nie, no, w dniu, kiedy został zwolniony, kurczę. No no, i to... Jeden wywiad. Ale wywiad zrobiłem, by był. Ale, ale drugi wywiad był umówiony w dniu, kiedy został zwolniony. Taką miałem mega nadzieję, żeby go zwolnili trzy dni później, żeby ten wywiad przynajmniej się pojawił. Bo abstrahując od tego, że to wszystko to był straszny nie wypał, to. On miał niezłe refleksje niektóre na temat polskiej piłki. i Jego warto było posłuchać, no bo to, to jest człowiek, który widział sporo i parę jakichś tam haseł, nawet z tego naszego pierwszego wywiadu w Kanal Plus, odbiło się dużym echem. Na przykład, jak on podchodzi do kontraktowania jakichś nieudaczników z zagranicy w ekstraklasie, albo no, on potrafił otwartym tekstem mówić, że nie mam bocznych obrońców, którzy potrafią bronić, czy, czy coś. Właśnie to mi się podobało, że u niego nie było takiego jako prawa obrońca, to rzeczywiście. Proszę? Wszoki słaby prawa obrońca, to od razu. No, nie, no wiadomo, on się wykładał na braku wiedzy, ale no żałuję, że nie było okazji po prostu z nim pogadać. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, bo no nie mam dostępu do dokumentów, ale zakładam, że on może mieć po prostu jakiś zakaz wypowiadania się na temat reprezentacji Polski. Poza tym, jak tak patrzy na twarz Fernando Zatosza, to ja bym się, że on już zapomniał, że pracuje w reprezentacji Polski, bo on ma wywalone chyba po prostu na wszystko, więc ja nawet poleciałbym do niego, do gdziekolwiek, żeby udzielił takiego wywiadu, ale no nie chcę, nie odpisuję na. Na sms -y. Zobaczę w ogóle, czy, czy wyświetlił moją wiadomość. Ja zawsze, raczej, jak przychodził na przykład jakiś zagraniczny trener, ja zawsze jestem pozytywnie nastawiony do, do zagranicznego trenera, bo po prostu ufam im bardziej niż polskim trenerom, nie licząc oczywiście pewnych wyjątków. Nawet nie wyświetlił mojej wiadomości, a wysłałem ją 13. Chyba 13 września. A, to teraz tak, teraz powinienem odpisać faktycznie, że przypomniał mi się, przypomniał mi się tak, totalnie. Tak, tak. Nie no, podchodzę entuzjastycznie do, do zagranicznych trenerów. Nie mówię jakiś wiecie, w wynalazkach, ale, ale parę poważnych postaci tutaj się pojawiło. A ja jestem ciekawy, jak teraz ostatnio zeszkiem o tym rozmawialiśmy w programie. Zresztą transfer Ernesta Muciego czy Fernando Santos powiedział. Tak, miałem go powołać. Doskonały piłkarz, Szczedziłem każdy mecz Legi Warszawa. Świetnie współpracował. On jako lewy wahadłowy z prawym w wszłokiem. Ciekawe, czy kojarzył go w ogóle. Tak, też się nad tym zastanawiałem, czy Fernando Santos doradzał w jakikolwiek sposób ktasowisko, skoro istnieje możliwość, że nie oglądał meczów Muciego, tak jak nie oglądał meczów. Podobno prezydent Duda doradzał, więc nie był potrzebny Fernando Santos. Tak, to, by, to było bardzo, bardzo interesujące zdarzenie. Leszek, co masz z czatu ciekawego, czy też ze swoich? Na czacie jest kolejne bardzo ważne pytanie, w zasadzie follow-up. Tomek, ponieważ Szczepan pisze, że nie uzyskali i stąd problemy finansowe. Nie było zgody na to wycinkę 500 drzew przez start w A To stawia bardzo duży znak zapytania przy przyszłości tego klubu. Mhm. Słuchaj, ja mam do ciebie Pytaniem, bo pamiętam kiedyś te lata temu, mówiłeś, że dzisiaj, jeśli ktoś chce zostać dziennikarzem, to naprawdę jest przestrzeń i warto pisać, po prostu wysyłać te swoje teksty. Gdzieś możesz natrafić. Jest dużo takich portali, że tak powiem, pomostowych, tak? Gdzie, gdzie można się dostać i, i wdrażać. Ale chyba w meczykach, w wywiadzie, którego udzieliłeś w zeszłym roku, mówiłeś, że dzisiaj byś doradzał coś innego, że raczej tak, iść od tak. razu w wideo. I mhm. to jest ciekawa też zmiana, e, moim zdaniem. Wiesz, co? Bo to dziennikarstwo się zmieniło tak skrajnie od tego momentu, kiedy my zaczynaliśmy, że dawanie rad, które były aktualne 12 lat temu, dzisiaj po prostu nie miałoby żadnego sensu. To znaczy, uważam, że aktualna rada jest taka, żeby cały czas uczyć się języków obcych. Jeśli chcecie, to nawet mogę Wam w tym pomóc poprzez El RONDO. Ale jeśli chodzi o samo dziennikarstwo, przepraszam za tę autopromocję. Jeśli chodzi o samo dziennikarstwo, nie umawialiśmy się na to, to był totalny spontan. Ja też mam tak książkę, Tomek. O, tutaj proszę bardzo, to jest ona. Okej, okay. o. Bobas lubi wybór. Znane, 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 dobre. Tylko ja do tego... Jeszcze podchodziłem... mam czerwoną kartkę w razie czegoś się nie czytałem i chyba teraz. Ja do no. Bobas lubi wybór podchodziłem bardzo entuzjastycznie do momentu, kiedy dałem wybór Antusiowi i wypierdzielił obie miski z tego. Mówię, o ty kurde, gnojku mały, to ja ci, ja ci dam wybór. I łycha, pyk, pyk, pyk i żeśmy wspólnie zjedli. Ale ja mam najbardziej patologiczną, proszę. 1, 3, 1, 2, elegancko, tutaj. Ja to chyba wiesz, też mam gdzieś, wiesz? Tylko co ja tutaj mam? O, mam na przykład listostojczkowa. Hmm, elegancko. Tam jest tu parę rzeczy. Dobra, ale wracając, yy, wiecie, co zaczynałbym dzisiaj od form wideo, ale nie zamykałbym się całkowicie na to pisanie, bo uważam, że to pisanie, mimo wszystko, jeszcze warto robić, nawet po to, żeby mieć różne umiejętności, żeby nie zajmować się tylko jedną rzeczą. Bo to jest chyba najistotniejsze w dzisiejszym dziennikarstwie. Tak mi się wydaje, żeby umieć robić 100 rzeczy. Tak bym w skrócie powiedział. Niektórzy, wiecie, próbują to w taki pejoratywny sposób określać, że to już nie jest dziennikarz, to jest media worker, bo dziennikarz to powinien pisać teksty na maszynie do pisania z taką popielniczką pełną papierosów obok siebie jeszcze na papirusie. Natomiast no, czasy się zmieniły. No, musisz umieć robić bardzo dużo rzeczy. I tego dzisiaj wymaga ta branża. I nie wiem, ja pewnie zaczynałbym słuchajcie, odrobienia jakichś, nie wiem. TikToków czy, czy tego typu rzeczy, nagrywania filmików, ale zgłosiłbym się też na przykład do jakiejś redakcji, po to, żeby poznać te, te prace od takiej strony redakcyjnej. I można bardzo szybko dzisiaj, wydaje mi się, pokonać pewne szczeble. Nawet w Kanal Plus jest sporo takich młodych osób, które wypłynęły ostatnio i które bardzo szybko nauczyły się robić bardzo wiele rzeczy i są takie multifunkcjonalne. Dla mnie na przykład. Takim fenomenem, jeśli chodzi o tego typu podejście z remek kula, który jest reporterem na ekstraklasie, który prowadzi różne programy, bo to jest taki gość, którego, wydaje mi się, nic nie wytrąci z równowagi. To znaczy, wrzucisz go o drugiej w nocy na Finał Mistrzostw Świata, zrób studio na murawie, to mu powieka nie drgnie, po prostu jest tak odporny na stres, to jest też ważna umiejętność. Natomiast no, bardzo ważna jest ta multifunkcjonalność i dzisiaj tak naprawdę. Pewnie to bym zalecał, że jeśli ktoś miałby rozpocząć, to niech uderzy do jakiejś redakcji i uczy się różnych rzeczy. Wydaje mi się że na przykład, nie wiem, dzisiaj wszystkie portale dają taką możliwość. Pewnie Wy, Weszło, Meczyki. Jeśli gdziekolwiek trafisz, to nie trafiasz tam po to, żeby tylko pisać. No pisanie odchodzi do lamusa. No niestety tak to wygląda. Ja sam lubię czytać, pisać średnio lubię, ale, ale czytać lubię i... I, i trochę mi szkoda tego, że to, że to odchodzi natomiast z drugiej strony mam taką nadzieję, że to doprowadzi do sytuacji, w której będą pojawiały się po prostu jakościowe teksty takie przykładowo jak mnóstwo jest takich, nie wiem, u Was z tych wyjazdów na zgrupowania do Turcji na weszło, ten cały reportaż Łukasza Olkowicza Olegi. wydaje mi się, że paradoksalnie przez to, że ludzie przestali chcieć czytać to pojawia się znacznie więcej ambitnych treści mm, na pewno ja ostatnio Mędrowe. się przełapałem na tym, że przegląd sportowy jest bardzo interesujący, bo kupowałem go długo po mm -hmm. to, żeby sobie tabelę oglądał, jak, jak wracamy z, ze szkoły albo, albo z treningu, ale jak tak leżał, ja zerknę, mówię, zobaczę, może coś tam jest napisane właściwie, dawno tego nie robiłem. Bez nie no, znaczy... taki Łukasz Olkowicz to, to dostał mega swobodę od swojego pracodawcy, żeby przygotować tekst pewnie na jakieś, nie wiem, 100 tysięcy znaków, spotkać się z bardzo wieloma osobami i ja to czytam i to jest jakościowe mm -hmm. i to się odbija echem, to też jakoś rezonuje w kontekście Josue na przykład i tak dalej, więc Moim zdaniem to, że ludzie przestali chcieć czytać sprawiło, że niektórzy redaktorzy naczelni doszli do wniosku, to w takim razie trzeba robić takie treści, żeby ci ludzie faktycznie je czytali. I jak ja, nie wiem, widzę teksty Damiana Smyka, Szymona Janczyka przykładowo z Weszło, czy, czy właśnie Łukasza Olkowicza, wielu innych osób, no to warto to czytać po prostu. Natomiast ja bo ten... jesteście też idealnym przykładem na to właśnie, jak odnaleźć się w takiej dodatkowej sferze, czyli, czyli wideo, no bo znali, byliście znani zawsze z pisania. Nagle się okazało, że super radzicie sobie w formie wideo. Leszek jest zapraszany do meczyków, to ja nie wiem, czy tam tłum ludzi pod drzwiami w redakcji meczyków nie stoi, żeby zrobić sobie zdjęcie, bo widzę reakcje bardzo, bardzo pozytywne i że to wszystko się sprawdza. Więc no, wy jesteście też tak naprawdę idealnym przykładem na to, że takie tkwienie przy jednej rzeczy nie byłoby dobre, mimo że na przykład tę jedną rzecz robicie bardzo dobrze i się w niej specjalizujecie. Dziękuję. Nie ma op 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 Opowiem wam przygodę. Łow z... w zamian za reklamę. <laughs> przymierzam się, przymierzam. Poradzą sobie młodzi? Taki 7-8-latek sobie poradzi z Rondo? Wiesz co? Żeby być szczerym, to wydaje mi się, że 7-8-latek trochę pod kątem korzystania z tego jako fiszki, czyli żeby hmm. uczyć się po prostu słówek z danych kart. A on ten, on już odwiązuje sudoku, także może... A to poradzi sobie. Może ogarnie. Wczoraj miałem przygodę. Byłem na treningu, odwoziłem młodego i jak się przebierał, to miałem akurat, wziąłem sobie właśnie dwa przeglądy sportowe, by przygotuję się trochę pod ten tydzień pracy, przeczytam sobie od deski do deski przegląd sportowy, obejrzę tabelę. Nie, tabelę nie będę oglądał w sumie. Już mi się znudziło oglądanie tabeli. Zobaczę sobie tabelę pierwszej ligi, ligi hiszpańskiej, bo jestem jej wielkim fanem. Wiem, że istnieje Getafe. Getafe. Jest... <laughs> istnieje... Ciekawe... Ale... Jak Paulinio grał w Barcelonie i kiedyś udzielał wywiadu po meczu, to powiedział, że grali z Rzetafi. O, no widzisz, czyli są ludzie, którzy jeszcze gorzej niż ja tak. czasem czytałem takie rzeczy. No i sobie otworzyłem ten przegląd sportowy, dzieciaki tam biegają i pod, podbiegł jeden dzieciaczek, taki 6-7 lat mniej więcej, i tak mówi, o, co to? Gazeta. Lewandowskiego zdjęcie tu jest. Ja mówię, no tak, jest tekst o Robercie Lewandowskim, jest wywiad cały, długi, szeroki. Ale, no i się dalej, że dziecko było aż tak w szoku, że jest coś, że istnieje coś takiego, gdzie są zdjęcia piłkarzy, jakieś teksty. Pary, no to przecież my jesteśmy z tego samego pokolenia. No każdy z nas chyba czytał piłkę nożną pod do matematyki na lekcji. No pamiętacie te czasy? Jak się czekało na, nie pamiętam, czy to była środa, chyba w środę piłka nożna wychodziła albo we wtorek, bo to się chyba zmieniło. No, tym... a potem chyba zmienili na wtorek. Zmienili, tak. no właśnie i jak się na to czekało i się udawało, że się słucha pani nauczycielki, a czytało się właśnie tę piłkę nożną. A propos mojego syna, właśnie tych tematów, które tutaj poruszaliśmy. E, ostatnio, bo mój syn nie wyraża większego zainteresowania piłką, nad czym bardzo mocno ubolewam, aczkolwiek nie naciskam i nie próbuję mu zmieniać zainteresowań, ale zaczął rzucać sobie piłką w domu i krzyczeć, bola. Mówię, skąd ty znasz takie słowa jak bola? Tak się po Portugalii mówi: no koledzy z Portugalii akurat w przedszkolu tak mówili. Pierwsze słowo po portugalsku, jakie się poznał, to jest piłka, więc jest okej. Okay. Myślę, że to jest przeznaczenie, że to jest na swój sposób nawet symboliczne. Idzie jasną ścieżką pod, pod tym kątem. E, no, ale generalnie powiem Wam, że w gazecie bardzo ciekawe rzeczy są czasem. Wywiady są w gazecie, reportaże są czasem w gazecie. Najgorsze to te tabele i te relacje. Ja powodują. tutaj mam parę gazet obok siebie, ale wolę ich nie pokazywać, bo zostaną od razu skatalogowany politycznie. O, masz czas tygodniki opinii? Przecież tak, to... oczywiście. Kolekcjonowałem, znaczy może nie kolekcjonowałem to złe słowo, bo zdarzało mi się czytać, co w nich jest, więc to nie było tylko kolekcjonowanie Ale, ale, ale różne strony czytam, że tak powiem, bo miałem przed momentem odp odpalony też wywiad z czarnkiem z wczoraj. Hmm, no proszę, a nie, nie zapoznałem się jeszcze, bo był u Roberta Mazurka a, i u Krzyśka, tak? Tak, tak, tak? tak okay. oglądam wywiady Roberta Mazurka, niezależnie od tego, kto tam się pojawia. Ja wczoraj w nocy zapoznawałem się z treścią twojego wywiadu z, z Krzyszkiem. Musiałem... Położy, położyłem to całkowicie, nie? Totalnie. No, szkoda, szkoda, no, ale jest jest. jesteś młody, rozwijasz się ciągle, także myślę, tak. że przyjdzie czas, że uniesiesz nawet tak wielki ciężar jak. Ale to mogę zapowiedzieć, że w najbliższym tygodniu pojawi się wywiad interesujący dla fanów ekstraklasy, z postacią, której na pewno byście się nie spodziewali, bo to jest postać, która nie funkcjonowała w mediach od wielu, wielu lat. Uważam, że to jest zdecydowanie najlepszy wywiad w tej serii. Jeden z najlepszych wywiadów, jakie zrobiłem. Jaż momentami nie wierzyłem, że tyle treści w tym wywiadzie się pojawiło, więc polecam. Wiecie, Fagafon, w przyszłym tygodniu o Tomka Świąkałę możemy już zapowiedzieć, zdradzić. Nie, nie. nie. Ryszard Forbrich. Wielka nie, nie. spowiedź fryzjera. Super. Posłuchamy o tym, jak na kurwiorza się szło. Nie, nie. Słuchaj, gdybym zrobił takie wywiad, ludzie do mnie mieli pretensje o to, że robię wywiady, wiesz. Z Rafałem Gikiewiczem, gdzie nie ma w tym nic złego, że się robi wywiad z piłkarzem Bundesliga. Dopiero... Jak to nie ma nic złego z tym, że rozmawiasz z Rafałem Gikiewiczem? Dużo złego jest. Nie wspominajmy o piłkarzach wam <laughs> w programie. <laughs> okay. no w ogle poda mi się komentarz, że Kuba jest w stanie ściągnąć nawet Baracka Obamę na no tylko poranek, byle nie rozmawiać o derwach łodzi. <laughs> e, trochę tak jest, trochę tak jest. Natomiast to co, co mam poradzić? No jest jak jest w tej ekstra klasie. E, naszej. E, mam blok tematyczny, bardzo duży. Słucham, kariera kontra życie, bo powiem Ci zupełnie szczerze. Nie mieliśmy. Oskokuć. ostatnio miałem taki wywiad z Mają Strzelczyk, cały na ten temat praktycznie, aż się boję. No właśnie, bo powiem Ci, że zupełnie szczerze i widzę też, nie mam problemu z tym, żeby się do tego przyznać, że często się porównywałem z Tobą pod takim kątem. Mówię, kurde bele. To nie ten... powinno się równać w dół. No, no, mówię, kurde bele, ten Tomek jak startował z podobnego pułapu jak ja, ale był pracowity, utalentowany, znał języki i pracował. A ja w tym czasie mniej. I teraz Tomek jest tam, a ja jestem tu. I... Nie no, co ty, ale przecież ty, słuchaj, ty po pierwsze bardzo dużo pracowałeś, ja w ogóle was uważam jako, znaczy za osoby, które jeśli chodzi dobra, o. Tym, dobra, dobra, nie do tego ogóle... To już ustaliśmy, że... Nie, no wydaje mi się, że w ogóle ta ekipa, która była na weszło, po prostu to byli bardzo profesjonalni i pracowici ludzie w większości przypadków, więc do tego nie mam żadnych wątpliwości. A wracając. Bo no, chciałem, wres... chciałem jedną wres... rzecz właśnie sprawdzić, bo ty tak wiesz, deprecjonujesz samego siebie, a ja sobie tak z ciekawości nawet odpaliłem. 2023 rok w polskiej piłce, wielkie podsumowanie tetrycy. 243 koła wyświetlenia. Ja nie robię takich liczb. Wy jesteście lepsi ode mnie, więc ja nie wiem, dlaczego Ty w tym momencie idziesz właśnie w takim kierunku. Mistrzostwa Świata, Skarb Kibiców Tetryków, 347 koła, Q&A, 219, podsumowanie Ekstraklasy, 176, Ekstraklasa, Skarb Tetryków, 172, Q&A. Ale to też, wiesz, to też wpada w algorytm pewien, tak? Już nie al wszystkiego algorytmem. Ale on nam pomaga. Akurat to nie jest tak, że te materiały, my sprawdzaliśmy to nawet z takim ekspertem do spraw wideo i one się odpalają ludziom, jak śpią. Puszczasz sobie na przykład coś, jakiś długi program i później się odpala im z automatu, gdy oni śpią. Na przykład zgarpiewica z tak się cały czas ogląda. Tak serio, dlaczego to wpada w algorytm? Dlatego, że to jest takie długie, czy? WatchTime nie rządzi w tym, tym momencie YouTube'em. WatchTime, nie lajki, nie coś tam, ale WatchTime, jak coś może... No, Moim zdaniem też pamiętaj, że bardzo dużo materiałów. YouTube lubi takie kanały, gdzie wpada mało wideo, a nie bardzo, nie? bardzo dużo. Tak. O, widzisz, a to kurczę, jest ciekawa Ale ruch, doprowadziłeś ja. teraz naszą konkurencję z Kanal Plus do złotego gra. Ja żona odetchnęła z ulgą. <głosy> 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 nie, do, do, zupełnie nie do tego zmierzałem. Zmierzałem do tego, czy zakładając rodzinę w Nieco późniejszym wieku, na przykład myślałeś sobie, że kurde, może warto było to wszystko zrobić wcześniej, może nie warto było aż tak katorżniczy tryb pracy na moment brać, bo pamiętam ci doskonale z czasów, kiedy rozpoczynałeś Willeven, kiedy łączyłeś tak naprawdę weszło, które było no, pracą ponad etatową, tak naprawdę, nie, nie etatową, ale ponad etatową, a do tego jeszcze komentowanie, do którego no, przygotowywałeś się w zupełnie inny sposób niż ja do programów, na przykład przechodząc kolejną misję w Baldur's Gate. Ie. I. Patrząc nawet na to, zdradzę wam, drodzy widzowie, że przed programem Tomek się bardzo frasował tym, że jakość jego obrazu nie jest najwyższa. E, co, bo... Bo musiałem z drugiego bo mam komputer montażowy, do którego była podpięta taka znakomita kamerka, która świetny obraz zbiera. Mikrofon podcastowy, który jest tutaj. I okazało się, że was nie słyszę z niewiadomych mi przyczyn. Trochę mi szkoda, dlatego nagrywane jest to żelazkiem. No więc właśnie, zawsze przygotowany pod, pod korek, a wtedy łączyłeś tak naprawdę dwie ultra wymagające fuchy i czy z perspektywy czasu myślisz, że to wszystko miało sens, czy raczej teraz z dzisiejszym doświadczeniem byś sobie pomyślał, że warto było czasami wciskać jednak hamulec? Nie, no warto było wciskać hamulec na 100%, wiesz, te, tej pracy było strasznie dużo, ja też przygotowywałem się do, do tych meczów w taki sposób, że no 100 dnia bez zna w zasadzie, ma to nie jest dobre, bo ja dzisiaj widzę po prostu po sobie, że często kiedy jestem mniej przygotowany, to lepiej te mecze komentuję. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale to też wynika po prostu z jakiegoś tam bagażu. To znaczy, jeśli przez te wszystkie lata człowiek skomentował tyle meczów, to niewiele rzeczy cię zaskoczy. No teraz miałem taką sytuację pierwszą chyba, od kiedy komentuję mecze, komentując Sewillę że dostałem skład, patrzę na skład na stronach hiszpańskich, przedstawiam ten skład, skład jest pokazywany i kurczę jest inny. Mówię, co tu się w ogóle dzieje, nie? I chyba Sevilla przekazała zły skład po prostu. Więc no zdarzają i kibice też mieli takie, wiecie, nie, że nie wiadomo, dlaczego jakiś piłkarz nie gra, czy jest kontuzjowany, czy kontuzja podczas rozgrywki, więc zdarzają się jakieś tam dziwne sytuacje, ale ty pytałeś, czy lepiej byłoby... Zacząć jakby taką działalność, jaką prowadzę teraz, wcześniej, czy założyć rodzinę wcześniej? No, myślę, że skupić się na życiu. Nie, nie chcę tutaj uderzać w górnolotne tony, że wcześniej posadzić drzewo i wybudować dom i tak dalej. Nie, nie wiem, e... ale wiesz co? Ale jak ja patrzę na moich znajomych w moim wieku w Warszawie, to mi się wydaje, że ja w dość młodym wieku wziąłem ślub i urodziło nam się dziecko. W dość młodym wieku. Ale jak patrzę na moich znajomych rówieśników, na przykład z Krosna, no to oni mają dzieci już duże. Mają wnuki. Mają wnuki. Wiesz, ale, w... ale, wiesz, ale dzieci, nie wiem, dziesięcioletnie dajmy na to. I to nie jest nic dziwnego tam. Po prostu tro... tu chodzi też o tempo życia i tak dalej. No tutaj ono jest po prostu wyższe, aczkolwiek wyprowadziliśmy się z Warszawy już wiele lat temu, więc mieszkamy pod Warszawą i tutaj to tempo na pewno jest trochę mniejsze. Ale wydaje mi się, że to wszystko poszło w odpowiednim tempie, choć to tempo było bardzo wysokie w pewnym momencie i rzeczywiście trzeba było, trzeba było wyhamować. No kompletnie nie bałeś się jakichkolwiek zmian, bo najpierw zmieniłeś Krosno na Kraków, potem pamiętam ten moment, kiedy z Krakowa przyniosłeś się do Warszawy, że to też nie było na takiej zasadzie, że dla każdego to było oczywiste, że dobra, w Warszawie jest najwięcej piłki, tam się dzieje tak naprawdę całe dziennikarstwo, tam są wszystkie studia telewizyjne, tam, tam jest Legia, tam jest PZPN, czyli dwa najbardziej nośne tematy tak naprawdę, więc pakuję mandżur i i wyjeżdżam do Warszawy. Wydaje mi się, że to nie były takie bardzo oczywiste wybory, raczej wymagały dosyć, nie wiem, dużej odwagi, dużego... Wiesz, do Krakowa to po prostu poszedłem na studia, więc no to tutaj akurat nie było nic takiego szczególnie zaskakującego, natomiast do Warszawy po kilku latach w Krakowie i pracy w Krakowie, gdzie no, ten Kraków miałem na maksa przerobiony, jeśli chodzi o wywiady, piłkarzy, działaczy, no wszystkich tam po prostu znałem, Wiedziałem, że jakby najważniejsze rzeczy dzieją się w Warszawie. I tu w ogóle nie chodzi tak naprawdę o Legię. Bo w sumie ja wokół Legi tak wiele rzeczy. Znaczy branża jest w Warszawie. No jest w Warszawie. No branża jest w tak, Warszawie. Tak. Tak. I to były, te, to były też takie momenty, kiedy powoli telewizje zaczynały się otwierać na młodych ludzi. I to wszystko rozpoczęło się od Orężu. I na początku ja na przykład dojeżdżałem do niektórych programów Orężu z Krakowa. Co było, umówmy się, dość karkołomne i wiedziałem, że jeśli mam w jakiś sposób się pokazywać i robić karierę, czy cokolwiek znaczyć no to po prostu w którymś momencie będę musiał się przenieść i podczas Euro 2012 spędzałem bardzo dużo czasu w Warszawie i wtedy się przekonałem, że no, trzeba się zawinąć raczej prędzej niż później i tutaj funkcjonować natomiast to nie masz takiego, wiecie, związku z Legią samą. bo ja, wydaje mi się, że wokół Wisły Kraków zrobiłem w życiu znacznie więcej rzeczy niż, niż wokół Legii tylko bardziej chodziło o telewizję tak naprawdę wtedy, że zaczęły się pojawiać jakieś tam propozycje właśnie z Orange'u i tak dalej. Widziałem, że zaczyna trochę ta branża się otwierać na młodych ludzi i że to może być fajna szansa i że w Krakowie kwestie logistyczne mogą mi to uniemożliwić, a to, że później tam pojawiło się Eleven to już była do, dodatkowa kwestia, bo pewnie gdybym mieszkał w Krakowie to takiej opcji w ogóle by nie było, no bo tu też chodzi o, tak naprawdę o to, żeby wyrabiać sobie jakieś kontakty, żeby poznawać ludzi, żeby budować jakieś relacje, żeby ktoś... Yy, nie wiem, kto zatrudnia ludzi, znał Cię nie tylko z tego, że jesteś podpisany pod jakimś artykułem, tylko żeby gdzieś wypił z Tobą kawę, gdzieś się z Tobą przeciął na jakimś wydarzeniu. No, na tym tak naprawdę to polega. Na kumoterstwie. Dokładnie tak. Wszystko powiem. Dlatego jesteśmy aż tak daleko na aucie. <laughs> Czyli dlatego jesteś aż tak daleko na aucie, bo, bo my w Warszawie nie bywamy za często. Ale na pewno masz, masz rację w tym, że branża jest w Warszawie i to, to jest... To jest coś, co z mojej perspektywy wydawało się ciekawe, że jednak... Ale, ale wiecie co, teraz to się też jeszcze trochę zmienia, bo jak na przykład widzę twórców może nie piłkarskich, internetowych, to jest bardzo wielu w Poznaniu przykładowo. Rewo jest w Poznaniu. Poznań jest taką no jakimś ważnym punktem, ale no wciąż chłopaki z Poznania też tak jak Dawid Dobrasz, prawda? No też tak, jednak do Warszawy musi, żeby nie ma jakiegoś takiego punktu, który jest w Poznaniu na tyle mocny, żeby Może to Może trzeba. Zastąpił Warszawę. CPK po to, żeby tam przenieść wszystkie redakcje. I tak. wyrównać szanse. Tak, dla CPK, tak? <laughs> Zdecydowanie. Centralny punkt redakcyjny trzeba stworzyć. Ale wiecie co? Na przykład Michał Trela, mieszka w Krakowie, pod Krakowem. Uh -huh. Komentuje głównie mecze Kraków, Śląsk i powiedzmy te okolice, południe Polski nazwijmy to. Dojeżdża czasem do Warszawy na programy. Pewnie jest to dla niego czasochłonne i karkołomne. Ale pisze świetne teksty stamtąd. Podejrzewam, że gdyby chciał, to vloga też założyłby stamtąd i byłby w stanie funkcjonować. Mhm. Więc wydaje mi się, że teraz już jest to bardziej możliwe niż kiedyś, że dzisiaj tak naprawdę ci dziennikarze czy twórcy internetowi są dużo bardziej zależni od siebie niż od redakcji tak jak kiedyś. Ja pamiętam te czasy, kiedy próbowałem się wbić wiecie do jakichś tam przeglądów sportowych i tak dalej. No to naprawdę to jakby minęło 50 lat od tamtej pory. I nie to są... jak... Jedna uwaga odnośnie tu Michała Trali. Proszę przeforsuj, masz wpływy w kanatus, żeby Remek Jezierski skomentował mecz w Białymstoku. Remek Jezierski w Białymstoku? Tak. Ja mam, bo on zawsze komentuje z Wrocławia i z Lubina. Mecz. No bo mieszka we Wrocławiu, więc. No właśnie, ale tak dla jaj. Żebyś skomentował z Stoku. To ja nie mam takiej mocy sprawczej. Rozumiem. A powiedz, czy ty trochę tęsknisz za Ekstraklasą? Bo ja pamiętam z czasów weszło naszej wspólnej współpracy, że nikt nie oglądał tylu meczów, co tyle Ekstraklasy. Było ich 8-9, nawet powiem ci tak, pewna anegdota. W momencie, gdy zacząłeś, dostałeś propozycję z Eleven i tam przeszedłeś, żeby komentować La Liga, pojawił się komentarz jakiegoś widza, czy też osoby mającej kanał, że... Kurde, parę tygodni temu prosiłem Świątego o rozmowę na temat ligi hiszpańskiej. Mówił, że raczej nie, bo jest bardziej skupiony na ekstraklasie i z niej to jest bardziej merytoryczny. Oczywiście, że tak. I ja wiem, po prostu ty się tego nauczyłeś, byłeś idealny do La Liga, ale ja po prostu pamiętam, że oglądałeś 8 albo 7 meczów, a wtedy było 16 drużyn. I o wtedy to, wiesz, tego, to, jest. to tego, największa tego... zmiana, jeśli chodzi o, o to, co śledzisz, tak? Mm -hmm. No to jestem pewien, że wtedy byłeś absolutnie zafiksowany na ekstraklasie. A teraz bardziej z doskoku, jak na to patrzysz? Od tego, strony. Tego rzeczywistość ode mnie wymagała, no bo tak hmm? naprawdę rzeczywistość wymagała ode mnie, żebym zajmował się ekstraklasą, jeździł na te wywiady i tak dalej. Natomiast dla mnie, jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to Hiszpania zawsze była ligą pierwszego wyboru. Ja tą ligą się interesowałem. Przecież my z Kubą nawet pisaliśmy jakieś teksty, pamiętam o Simeone, o Monchim. Książkę. O, o, tak, tak, o Barcelonie, o Realu. No tego przez lata było naprawdę dużo. Ja często też, wybierając sobie postaci na wywiady z ekstraklasy. Sięgałem do trenerów lub piłkarzy hiszpańskich i często bardziej interesowały mnie nawet te hiszpańskie wątki niż ekstraklasy typu właśnie tam Sergio Ramos i Ruben Hurado No mnóstwo tego było tak naprawdę. Natomiast wiadomo, że po tym jak zacząłem komentować ligę hiszpańską to już musiałem w nią tak wejść na maksa, czyli nie tylko wiecie. Real Barcelona, Atletico i Sevilla, ale też strefa spadkowa i tak dalej, więc no, potrzebowałem na pewno czasu, żeby z tym się rozpędzić, natomiast to nie było dla mnie nic nowego, bo ja też już wcześniej słuchałem radia hiszpańskiego, więc ja byłem na bieżąco z tym, co się dzieje, oczywiście nie na takim poziomie jak teraz, no bo teraz poświęcam na to znacznie więcej czasu, ale to nie było dla mnie coś absolutnie nowego, no czymś nowym powiedzmy była dla mnie Bundesliga, na pewno jak zacząłem komentować Bundesliga, to tutaj musiałem wiele rzeczy ponadrabiać, ale no ja też wiecie, ja nie jestem Mateuszem Borkiem, żeby sobie wybierać to, co robię jeśli pracuję w jakimś miejscu i pracodawca na przykład ode mnie oczekuje, skomentuj teraz mecz ligi francuskiej, bo Ej. coś się wydarzyło, to ja się przygotuję, ja go skomentuję. Ja, ja wiem, Tomek, tylko czy tęsknisz za ekstraklasą? Dzieje się coś w ekstraklasie i ty wiesz, kurczę, coś mi tam umyka w tej lidze. tak? Od strony tego, jak kiedyś to mocno śledziłeś, czy trochę za tym tęsknisz, czy trochę jak Mateusz Święcicki, że z tej ekstraklasy troszeczkę się wyrasta? to nie, że się wyrasta, bo ja bardzo lubię Ekstraklasy, ja często oglądam Ekstraklasy, często mając do wyboru, nie wiem, w piątek o 21.00 mężczyzna Ligi Ekstraklasy, to wybieram Ekstraklasy, ja tego nie ukrywam. Czy pierwszą ligę na przykład, zwłaszcza kiedy gra, gra Wisła, no to te drużyny wybieram. Natomiast nie ma czegoś takiego, że wyrosłem, bo ja bardzo lubię Ekstraklasy i śledzę to, no to cały czas. To jest złe określenie, bo rzeczywiście coś robię, Robię, wiesz, wywiady z ludźmi, którzy funkcjonują w Ekstraklasie, więc ja muszę być z tym wszystkim na bieżąco ale no bardziej interesuje mnie Liga Hiszpańska w tym momencie, ona mnie bardziej kręci i mimo, że ona jest trochę bardziej niedostępna, no bo wiadomo, że rzadziej tam się bywa, to, to w tym momencie to po prostu jakoś bardziej mnie kręci. No proszę. To bardzo interesujący temat pod tym kątem, że ja jak próbuję się przekonać do jakiejkolwiek zagranicznej ligi, to się odbijam totalnie. No nie, nie, nie wiem. Ale wiesz co, ale na przykład, ale faktycznie wypadłem trochę z tej ekstraklasy, na przykład jeśli chodzi o takie podejście kibiców o tyle, że na przykład Jestem przyzwyczajony do tego, że cokolwiek nagram o Realu i o Barcelonie, no to po prostu jest masakra. Ale nie spodziewałem się, na przykład nagrywając o jakieś materiały na temat ekstraklasy, podobne emocje się wywołuje. I na przykład nagrałem po tym, jak Raków zdobył Mistrzostwo, nagrałem taki materiał pochwalny, oczywiście dla Rakowa, bo ja uważam Raków za. Taką bardzo pozytywną jednostkę w polskiej piłce, te postaci, które tam się pojawiały. Poza byłem tym za... posłowałeś pewnie czegoś z XOMu, więc najłatwiej jest do... Ja do... mam komputer z tylko go kupiłem za pieniądze zarobione tym mikrofonem między innymi. Myślałem, że, razie... że kupiłeś go za pieniądze zarobione, za Mateo, sponsorowany o nie nie, 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 no niestety, niestety nie miałem takich propozycji nawet, więc no cóż, no nie jestem tak ceniony, jak inni twórcy, ale byłem zaskoczony, po prostu skalą właśnie takich negatywnych komentarzy. Ekstra klasowych, bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się czegoś takiego, bo wydawało mi się, że na przykład Raków Częstochowa jest czymś takim, co, co raczej ludzie doceniają ze względu na to, jak ten klub został zbudowany, jakie tam są postaci od właściciela przez trenera, po piłkarzy i tak dalej. Ja byłem zaskoczony, że to wywołuje podobne reakcje jak Reali Barcelona, więc nie ukrywam, że, że tutaj rzeczywiście trochę wypadłem z obiegu, jeśli chodzi o takie podejście, na przykład nie wiem, kibiców. Mhm. Wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że Raków był bardzo, bardzo mocno chwalony przez dziennikarzy. Za bardzo, pewnie, no tak. Jak jest coś bardzo, bardzo mocno chwalone przez, przez dziennikarzy, to ja jako kibic zawsze mówię, coś go za bardzo chwalę. Tak, ale, ale na przykład też nie można iść z tym za daleko, bo to, że Marek Papszul nie ma na przykład w tym momencie pracy, to nie wynika z tego, że Marek Papszul jest słabym trenerem, jak niektórzy próbują mówić. Uważam, że jest znakomitym trenerem. Tylko celowo na przykład nagrałem teraz taki odcinek, żeby pokazać, jak funkcjonuje ten rynek, bo wydaje mi się, że wiele osób po prostu nie ma świadomości, że fajnie byłoby, żeby Marek Papszun miał 60 meczów w Antaliasporze Sporze jako piłkarz, żeby później dostać pracę w Genschler Birligi, przykładowo. To mam na myśli. I raczej staram się nagrywać takie materiały, żeby pokazać czasami nieco inną perspektywę i nieco inną stronę. I na przykład nagrywając ten materiał o rakowie, wykonałem, jak to mawia klasyk, sporo telefonów, nikt nie odebrał i potem nagrałem. Ale generalnie zależało mi na tym, żeby zebrać trochę takiej insajderskiej wiedzy, w sensie, żeby to nie było tylko, wiecie, tak jak nagrywam <coughs> materiały o Lidze Hiszpańskiej, to po prostu swoje spostrzeżenia z tego, co widzę na boisku, tylko żeby też trochę z tej głębi wyciągnąć. Mhm. No, wydaje się to podejściem słusznym. I... Ale, co, ale to też wywołało na przykład taki efekt, że kiedy zmienił się... Prezes w Krakowi, to dostałem sporo pytań od kibiców w Krakowi, czy mogę nagrać odcinek na temat tego nowego prezesa. Tu nie czuję się wystarczająco kompetentny. Czułacz Oczywiście... ci powie. Bardzo dobry, bardzo dobry, hmm. bardzo dobry Coś, gość. Obiektywnie, bezstronnie. Nagrywasz na 30 sekund, bardzo dobry prezes, koniec i masz zrobioną robotę. Podzwoniłem tu Judzie, zapytałem kubek, powiedział, że bardzo fajny gość. Także... Nie no, no, słuchajcie, prawda jest taka, że gdybym chciał nagrywać o ekstraklasie takie materiały insiderskie. To pewnie dałoby się to zrobić. Nie mówię, że na takim poziomie wiecie jak Wodar, który wyrzuca newsy z rękawa po prostu z każdej możliwej strony, bo też wydaje mi się, że środowisko już tak zaczęło trochę Wodara postrzegać jako człowieka, który podaje te newsy i dużo tych newsów do niego płynie. Ale że dałoby się takie coś zrobić. Może kiedyś tak będę funkcjonował, że coś się dzieje w jakimś klubie i wykonać 50 telefonów, 4 osoby od ciebie odbiorą i potem nagrać właśnie. No materiał. No myślę, że, że byłaby taka opcja, ale nie ukrywam też, że, że chcę robić trochę więcej materiałów, na przykład wiecie, z ludźmi z polskiej piłki, z dyrektorami sportowymi. No stworzyłeś się Rambu. na te wywiady, więc tam jest naturalna przestrzeń, prawda? Pod takim. Znaczy, słuchajcie, ja te wywiady, gdybym miał y, miliony na koncie, i tak dalej i y, 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 nie wiem, nie musiałbym tego robić. Oczywiście teraz też nie muszę tego robić, ale milionów na koncie nie mam. To chciałbym robić te wywiady, bo one dają mi po prostu olbrzymią satysfakcję. Mm. Nic mi nie daje takiej przyjemności w pracy, jak robienie wywiadów. Komentowanie meczów też jest bardzo wysoko, ale no nie wiem, ja po prostu wychodzę z tych wywiadów z takim dużym poczuciem satysfakcji. No i pamiętam znaczy... coś, no wszyscy pamiętamy Twoje wywiady na weszło, prawda? To była marka sama w sobie. I... Nie, nie wszyscy, bo wydaje mi się, że minęło po Pamiętam tym, gdzieś tam był. pamiętam. No, nałeś taki, wiesz, jakiś taki szablon de facto, nie? Temu, no, my urodzeni powiedzieć. w XIX wieku pamiętamy Casual Friday. No. Tak. Pierwszy ja cykl taki z wywiadami ja, na weszło. Znaczy, ale ja to, tego się od stana nauczyłem tak naprawdę, że jak się jedzie do kogoś na wywiad. To na wywiad, nie 20 minut o tym, jak wygląda Twoja forma, tylko faktycznie, żeby pogadać o bardzo wielu rzeczach. I ja coraz częściej się łapię na tym, że rozmawiam z kimś półtorej godziny i sobie się kurczę, brakuje mi czasu. Ty, ty chyba kiedyś i... mówisz, że pojechałeś ze Stanem na wywiad z setkiem milą do Wrocławia i to był taki otwiera, że on w ogóle nie gadał o tym, o półpressingach, o przesuwaniu, tylko właśnie takie raczej życiowe kwestie i ogólne. I no, teraz innymi... rozmowa zupełnie inaczej płynęła, prawda? Nie tak, wiem, czy to Ty zrobiłeś wywiad razem z Piotkiem Jóźwiakiem kiedyś. Z kuciakiem bodajże. Tak, czy, tak. Znuchą, tak, tak. gdzie tam był taki ping pong, taki, taka Kuciaki. rozmowa, zupełnie coś innego. Więc o tym też mówię, że wydaje mi się, że po tym, jaką byłeś marką stronie wywiadów, że za zatem też ci się po prostu tęskni. I to jest fajny ja, powód. Ja, ja po prostu nie wiem, lubię. Kontakt, zmieniają, lubię, tak? Lubię też kontakt z innym człowiekiem i chcę, żeby te wywiady realnie coś wnosiły. I na przykład zauważyłem, że po wywiadzie z Jarkiem Królewskim. Była taka duża dyskusja w polskiej piłce. Nie mówię, że tylko mój wywiad się do tego przyczynił, no bo to nie chcę sobie przypisywać, ale wywiązała się taka dyskusja na temat, wiecie, sztucznej inteligencji, i tak dalej, bo on wtedy wydaje mi się, że wyartykułował po raz pierwszy w, spo w sposób tak dobitny, że sztuczna inteligencja podejmuje najważniejsze decyzje w Wiśle Kraków. I wywiązała się taka debata wtedy, później było przejście trenera rudę i tak dalej, więc no, to mi się strasznie podoba. I wydaje mi się, że po prostu wiem, jakie pytania zadać. Y oczywiście tak jak rozmawialiśmy ze Stanem wczoraj. Y Nigdy nikomu nie dogodzisz, bo y, tylko po jednym wywiadzie ze Stanem czytam opinię, że byłeś zbyt mało napastliwy i za bardzo napastliwy przy wtrącaniu się i tak dalej. No, każdy ma swój styl. Wydaje mi się, że kiedy robi się wywiady z ludźmi typu Krzysztof Stanowski, to warto czasami się wtrącać i zrobić z tego ping-pong, ale jeśli robię wywiad na przykład z Michałem Janotą i widzę, że on zaczyna się strasznie wkręcać i opowiada jakąś historię, jak jechał na lotnisko w Arabii Saudyjskiej, to nie będę się wtrącał, no bo po co? Trzeba się dostosować też do rozmówcy. Aczkolwiek dzisiaj widzę takie to, czego nie było w momencie, no bo nie mogło być, bo to były wywiady pisane, ale że dzisiaj jest takie bardzo duże pragnienie u ludzi oglądających te wywiady, żeby mimo, że wiele osób jest za to krytykowanych, żeby się wtrącać, żeby to było, wiecie, takie na maksa. Ktoś coś powie, kontra, 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 żeby kogoś zgruzować, żeby kogoś zaorać. Znaczy, ja nawet nie wiem, tyle wtrącać jest. się, Tomek, bo wtrącanie się jest czasem pewnym, wiesz, dopytywaniem czy czymś, ale chodzi o tą kontrę, tak? Bo YouTube generalnie karmi się trochę konfliktem, nie taką rywalizację. Tak, z takim drugiej czymś. strony, do, no dobra, ale zwróć uwagę, że sukces w wywiadach na YouTubie odnoszą też ludzie, którzy nie kontrują. Typu Karol Paciorek. Przecież moim zdaniem, jakby sukces Karola Paciorka i jego podcastu pod tytułem Imponderabilia polega na tym. Bo też u niego byłem i miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda. Polega na tym, że ktoś, kto do niego idzie, czuje się mega komfortowo, bo to jest człowiek, który potrafi wprowadzić taki vibe podczas rozmowy, że ty go znasz od 40 minut, a czujesz się tak, jakbyś go znał 15 lat. I to nie jest gość, który prowadzi wywiady na kontrze, a te wywiady robią wynik i są bardzo chętnie oglądane. Więc zmierzam do tego, że po prostu każdy ma swój styl, i naginanie się do tego, czego ludzie oczekują, byłoby niewłaściwe. Ja uważam, że trzeba dostosować się do rozmówcy. Wczoraj robiłem wywiad, który pójdzie prawdopodobnie za dwa tygodnie z Bogusławem Leśnodorskim, i na tym wywiadzie bardzo zależało mi od dawna, bo, no bo to jest człowiek, z którym wywiady generalnie coś realnie wnoszą. I tu wtrącałem się bardzo dużo, zwłaszcza w tych tematach związanych z PZPN, z jego ewentualnym startem w wyborach Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo na ten temat tam jest sporo. I tu bardzo dużo się wtrącałem. Ale w wywiadzie, który idzie za tydzień, z tą enigmatyczną postacią z ekstraklasy, wtrącałem się bardzo mało, tylko siedziałem z otwartymi oczami, słuchałem niektórych historii na temat Józefa Wojciechowskiego na przykład. O proszę. Radosław Majdan. Nie, nie, nie. Ale jest też na mojej liście. Bo Radosław Majdan to dla mnie jedna z takich postaci, które najbardziej zaskoczyły mnie na plus w polskiej piłce, która, których jakby wydaje mi się, że odbiór w stosunku do tego, jaki ta osoba jest, jak, jaka ta osoba jest w rzeczywistości, jest zupełnie inny. Możliwe, że wynika to trochę z wizerunku, który kreował wraz ze swoją partnerką. Możliwe, możliwe. Ale zmierzam do tego, że to jest super człowiek, naprawdę. Czy zapytałeś go, czy zawsze zakłada białe kalosze do lasu na grzyby? Nie, nie. Nie, jest... Szkoda. nie wiesz co, akurat zawsze jak się z Radkiem Majdanem widzimy, to rozmawiamy wyłącznie o dzieciach praktycznie, bo mamy dzieci w niemal identycznym wieku, więc to jest zawsze temat, który, który się pojawia. On bardzo tym tematem też żyje i jest takim bardzo zaangażowanym, wydaje mi się, rodzicem, więc zawsze ten temat się pojawia. Ja wie, ktoś na ten tak tak temat tak. chyba wie zresztą? O białe kalosze zawsze bym pytał. Tak, Radek, wiem, że pytałem cię o to już sto razy, ale mm -hmm. dlaczego białe kalosze do lasu na grzyby założyłeś? Czy to naprawdę by było konieczne? W białych kaloszach iść do grzybu, na, na grzyby do lasu? No ale dobra, jak wywołałeś temat, mm -hmm. dużo się zmieniło po tym, jak pojawił się Bruno, Wiesz co, zmieniło się o tyle, że ja w ogóle mam takie wrażenie, że my pierwsze dwa lata z Karoliną to tak na autopilocie. Totalnie. Nie wiem, czy u Was tak było, ale że ja wielu rzeczy naprawdę nie pamiętam, bo żyłem w takim tempie i w takim trybie, że, no, że po prostu nie pamiętam wielu chwil. No, dlatego pozmieniało się bardzo dużo, bo tych obowiązków doszło strasznie dużo. Na pewno nie spodziewałem się, że będzie ich tak wiele, szczerze. Nie spodziewałem się, że będzie 30% z tego, ile zakładałem, że będzie. Natomiast wydaje mi się, że teraz wkraczamy w taki etap, w którym po pierwsze jesteśmy się w stanie z nim dogadać w każdym temacie, więc jest to dużo łatwiejsze. Jesteśmy w stanie na przykład wytłumaczyć mu pewne rzeczy, że pewnych rzeczy nie można robić, albo że mama musi teraz coś przygotować, więc przez chwilę bądź w miarę spokojny. Czytaj, nie wychodź na parapet po to, żeby skakać z niego na główkę i tak dalej. Więc pewne rzeczy da się wytłumaczyć, i teraz jest taka super komunikacja, więc wydaje mi się, że rozpoczyna się taki bardzo pozytywny etap. No bo wcześniej trudno się było dogadać po prostu czasami, ale to bywało bardzo sympatycznie i wesoło. Teraz jest OK, jak się może dogadać, gorzej, jak zaczyna mieć swoje zdanie. To jest ten kolejny etap. Nie, no, ale to on, on ma na maksa, na maksa ma swoje zdanie. I to w sposób ekstremalny wręcz... Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli będzie mógł prowadzić wywiady na kontrze, a nie takie, nie, nie polerum. Nie, no jestem się w stanie z nim dogadać na przykład a propos tego, jaką bajkę ma wybrać w kinie. I cały czas wybiera taką samą. <laughs> Więc y, trzy razy w tym miesiącu byłem na takiej samej bajce. Interesująca sprawa. Tak, ja, ja przyznam, że jak y, młodzi mają wybierać książki, to Stasiu sobie wybiera cały czas tą, co akurat czyta, albo jakąś nowszą, a Antek, czyli, czyli młodszy brat często wybiera tę, która leży najbliżej. I najgorzej, że to zazwyczaj jest ta sama. I ją też już przeczytałem 40 razy. Jest ta taka rymowanka, kurczę, takie białe książki z taką twardą okładką. Na pewno, mm -hmm. na pewno kojarzycie i tam ka każda litera jest osobno. Litery, potem cyfry, kolory. No i już mam naprawdę dość książki U jak Uistiti. Bo U jak Uistiti leży ciągle na, na biurku i ciągle tam U jak Uistiti. Już chciałbym poznać następną literę. Nie wiem, co jest po U. Naprawdę chciałbym się dowiedzieć, co jest po U w alfabecie, ale ciągle U jak Uistiti. I ta mhm. autorka jeszcze w tej, w tej bajce ma te, dzieli się w rymowany sposób swoimi e, wewnętrznymi przeżyciami. Już myślałam, że nie znajdę zwierzątka na U. A wtedy patrzę i jest. U jak u istiti. I przez całą tą książkę. U istity, u istity, u istiti. Nie, mi... no, u nas też są takie rzeczy, które wiesz, wkręcają się na maksa i potem tak trwają, ale zupełnie u mnie Bruno zajawki na piłkę nie złapał. Tak skrajnie nie złapał. A nie wiem, to jest... jest pytanie z czatu odnośnie tego. Marek Giedyk. 14-15-latkowie już ponoć nie oglądają piłki. Za długie i nudne. Ja zawsze ciekawił mnie przypadek bejsbola, który jest takim narodowym. Sportem w Stanach Zjednoczonych i był hmm. szczególnie chyba w pierwszej połowie XX wieku dużo ważniejszy niż futbol amerykański. Bo futbol amerykański chyba nawet nie istniał i baseball był takim pierwszym sportem Amerykanów. Tylko jak się dowiedziałem, że te mecze basebola to są, trwają po 4-5 godzin i oni grają tam chyba po 180 meczów w sezonie, to mówię, jak to w ogóle śledzić i czy piłka zachowując dzisiejszą skalę i szybkość czasów po prostu przestaje przystawać do dzisiejszych realiów. No tak, no stąd, wiesz, te wszystkie pomysły, które się pojawiają. Te wszystkie niebieskie kartki i tak dalej, urozmaicanie futbolu na, na wszelkie możliwe sposoby. No moim zdaniem kluby piłkarskie powinny pójść, jeśli chodzi o taki show po prostu i budowanie osobowości w kierunku NBA, żeby było dużo, nawet takiego cyrku. No nie ma innego wyjścia. Taka jest prawda, że dzisiaj to też może być niebezpieczne o tyle, że nawet starsi piłkarze na to zwracają uwagę w kontekście młodych zawodników, że oni zdają sobie sprawę, że dzisiaj kibic. Nie ocenia piłkarzy przez pryzmat tego, jak piłkarz rzeczywiście gra, w jakiej jest formie, tylko przez pryzmat takich typowych wirali, które latają po TikTokach, typu zrobił taką albo taką akcję. Ale to jest niebezpieczne, no bo na przykład robiąc taką akcję, ty nie wykonujesz zaleceń trenera. Więc no, to, to jest bardzo złożony temat, ale rzeczywiście no, widzę, że ludzie odwracają się od piłki. Jest to zauważalne. Na przykład, jeśli chodzi o mój kanał, to to, co zauważyłem, analizując sobie tak wyniki, powiedzmy z pięciu ostatnich lat, to, że mniej ludzi interesują małe kluby, bo dość często zdarzało mi się nagrywać na przykład takie filmiki typu, dzieje się coś ciekawego w ulubionym klubie Kuby, czyli Hetafe. Teoretycznie Hetafe nie powinno nikogo przyciągać w Polsce, ale starałem się opowiedzieć jakąś ciekawą historię właśnie a propos tego Hetafe, to teraz to się klika słabiej, ale na przykład te wielkie kluby klikają się lepiej. Jest tego typu fenomen, więc wydaje mi się, że pójdzie... Że to wszystko pójdzie w kierunku na maksa, w kierunku interesowania, interesowania się jednym klubem, na przykład, albo dwoma, czy trzema klubami. A bardzo ciężko będzie pewnie przyciągnąć kibica, żeby obejrzał spotkanie, nie wiem, Selta Raju. Przykładowo. No to, to jest o tyle dla, z mojej perspektywy interesujące, że jestem ciekawy, czy w dojdzie do podobnego e, procesu. Bo... Dlatego. Dlatego uważam, że Ekstraklasa, żeby się nie obudziła z ręką w nocniku, a ta, ale chyba się nie obudzi, bo tam są ludzie, którzy dbają o to i, i mają świadomość, że jest takie zagadnienie, na którym trzeba się pochylić, powinna szczególnie zadbać o to, żeby być takim produktem viralowym. I te wszystkie rzeczy w stylu Liga od kuchni, piłkarze na podsłuchu, sędziowie na podsłuchu, czy taka tiktokizacja tego wszystkiego to jest coś, co może bardzo pomóc tej ekstraklasie i nie no. powinno się na to zamykać? Ale wiesz, nawet ja mam tako, takie spostrzeżenie, że mało kogo znam, kto cały mecz rzeczywiście tylko i wyłącznie ogląda mecz. Że mhm. coś sprawdzasz, coś doczytujesz, oglądasz ten mecz razem z Twitterem, trochę go przeglądając, nie? że sam mecz przestaje wystarczać, ale to jest forma bardzo, bardzo długa. Może nawet od strony samej koncentracji dzisiejszej, no jest to trudne, żeby patrzeć na te dwie godziny stricte na ten mecz. Myślę, że jak jesteś zaangażowany w jakiś klub, to łatwiej jest, bo to są te emocje, prawda? Czy znaczy, wiesz, e, ludzie, generalnie to, mówią, przebojcowani. ludzie generalnie są przeboźcowani? Ludzie generalnie są nie są w stanie skupić się na niczym, więc no, na meczu siłą rzeczy też. I pewnie jest taki odruch, że w każdej przerwie sięgasz na Twittera, aczkolwiek ja staram się z tym walczyć, bo też zauważyłem u siebie coś takiego, po prostu, że, że sprawdzanie na przykład takie Twittera to. Na dłuższą metę zabiera ci nawet takie możliwość zapamiętania niektórych rzeczy z meczu. I ja bardzo często łapam się na tym, że kurczę, nie pamiętam, co się wydarzyło 3 dni temu w danym meczu, nie? A pamiętam Brazylię 98 i tak dalej, wiadomo, bo wtedy człowiek był tak bardzo zaangażowany też emocjonalnie w to, no a dzisiaj tych emocji w tym wszystkim nie ma, więc jest tak. Ja staram się z tym walczyć i na przykład aplikacje Twittera to staram się instalować w takich momentach, kiedy po prostu na przykład gdzieś wyjadę. I wiem, że nie będę mógł sięgnąć do komputera, tylko szybko sobie sprawdzę, co tam się wydarzyło, ale no robię, tego, robię tego dużo mniej i to jest taki też mój cel na ten rok, właśnie, żeby spędzać dużo mniej czasu na mediach społecznościowych, niż, niż spędzałem, bo na dłuższą metę to, to nie ma sensu. A to ja na kontrze trochę do Was się postawię w opozycji, bo śledziłem Weekend Gwiazd w NBA trochę i powiem hmm. Wam, że tak jak uważam i zgadzam się z Wami, że dobrze jest trochę się nagiąć pod pod to jakie są czasy. Tak w NBA wydaje mi się, że poszli w tym kierunku o kilkanaście kroków za daleko. Na tyle, że za chwilę stracą tego hardkorowego kibica, który śledzi od wielu wielu lat. Bo podczas meczu gwiazd tam prawie 400 punktów padło. Obejrzałem kilka akcji. Tam nawet nie było pozorowania jakiejś gry defensywnej, nie było nawet udawania, że to jest jakaś forma rywalizacji. No gość przedryblowuje całe boisko, robi efektowny wsad. Rozumiem, że o to chodzi, bo potem na TikToku ten wsad jest nagrany, klika się w fantastycznych liczbach i tak dalej. Natomiast generalnie nie wiem, czy włączę w przyszłym roku mecz gwiazd w NBA. Jest... Nie, nie oglądałem, nie potrafię powiedzieć. No to wiadomo, że to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że tak naprawdę nie można zdeprecjonować tego starszego widza, bo starszy widz to jest widz, który spędzi z tobą być może jeszcze 30 kolejnych lat. Więc takie zamykanie się na to to byłby całkowity absurd. I na przykład, nie wiem, jeśli ty prowadzisz jakiś inaczej, jeśli jest jakiś program, który funkcjonuje na rynku przykładowo od 30 lat i gdybyś ty w tym momencie przeformatował go całkowicie no to moim zdaniem byłaby katastrofa, bo nie trafisz ani do młodego widza, a starszy od ciebie odejdzie. Ale co do meczu gwiazd, nie mam... już Sznuk jeżdża na skuterze na jednym kole i tak mówi, witam, jestem tutaj. Ale, ja ale to, jeden, jeden dwunastu maky, i tam maky, dwunastu uczestników, każdy ma cztery szanse, to dzisiaj jest na mój nowy program. Na dzieci, jesteś w stanie oglądać i stary. Ja, ja się zgadzam z tobą, Kuba, kiedyś też obejrzałem sobie mecz gwiazd, strasznie się jarałem, że wszystkie te gwiazdy i oni w ogóle nie walczyli przeciwko sobie. To było strasznie nudne po prostu. Widziałeś, że oni odpuszczają, a największa jazda by była, gdyby te wszystkie gwiazdy po prostu grały o coś. Nie wiem, no, że ale wiesz, na której konferencji grał siebie na przykład, nie? Wtedy taki mecz gwiazd Staje się czymś niezwykle ważnym, i moim zdaniem tu brakowały rywalizacji, To było nudne. Także ja ktoś się no się tobą... zrobił taki mecz gwiazd wśród piłkarzy. A ja pamiętam, że w naszym dzieciństwie zdarzały się takie mecze. Pamiętacie? Gwiazdy polskie i zagraniczne gwiazdy Ekstra klasy. Emanuel Olisadebe, Emanuel Ekfueme, Graż Wydas No to nie pamiętam, jak te mecze wyglądały oczywiście, bo głównie o nich czytałem w piłce nożnej, ale no zakładam, że one też nie były w pełni serio. Ale w sumie, gdyby taki mecz się odbył, słuchajcie, że zagrywa do Exposito i jeszcze kilka. A to musiałoby być o coś, moim zdaniem. No, no, to, byłoby byłoby pewnie trochę tyryku, ale, ale odpaliłbym taki mecz z czystej ciekawości. Słuchajcie, o transfer komentarz... do Besiktasu, który Andrzej Duda załatwia. Kto strzeli najwięcej goli w meczu zagraniczne gwiazdy kontra polskie? Polska gwiazda powołanie, zagraniczna gwiazda wywózka do Stambułu. Już do czeka bagażnik otwarty Łady Samary Andrzeja Dudy, żeby go wywieźć do Besiktasu. Jeszcze taki komentarz trochę do naszej dyskusji nawiązujący. Les Antilles Dlatego MMA jest takie popularne. Walki są krótkie, plus są dymy. No oczywiście, że tak. No to fakt, że, że dymów jest sporo. I też widzę narzekania czasem. Teraz siedziałem w weekend walkę mojego kolegi z osiedla, Janka Ciepłowskiego, i też było narzekanie, że a, bo mogli się bardziej bić. Gdzie, gdzie... wy planujecie? Freak wy planujecie wejść we freak fighty? Jak nie zmusi do tego sytuacja finansowa, to jestem w stanie wejść nawet w gówno. Natomiast na razie aktualnie nie planuję. Okay. Tak, tak, przynajmniej sądzę. Chociaż muszę przyznać, że siedziłem wczoraj, bo staram się generalnie żyć według kodu ulicy i nie dawać zainteresowania rzeczom, z którymi się skrajnie nie zgadzam. Czyli nie oglądam na przykład, nawet jeśli wiem, że są tam kapitalne dymy, konferencji przed różnymi free fight'owymi. Wydarzeniami, bo zwyczajnie uważam to za takie patolo, że dołożenie tam jednego wyświetlenia byłoby dla mnie dyshonorem. Zresztą to ja inaczej, ja, ja tego nie oglądam, ale nie dlatego, żeby jakoś, nie wiem, ideologicznie się buntować, tylko mnie po prostu to nie interesuje. I też wiem, że jeśli tam wydarzy się coś, co poruszy publikę, to za chwilkę znajdzie się na Twitterze, więc za chwilkę sobie to odpalę. Aczkolwiek, no, widzę coś takiego, że na przykład, nie wiem, wczoraj był mecz Atletiku z Gironą, czyli bardzo ważne spotkanie widzę hiszpańskiej, bo potencjalnie dwie drużyny, które mogą zagrać widzę mistrzów. A cały timeline był zawalony jakimiś tam postaciami po prostu związanymi z Freak fightami. Ja w większości tych ludzi nie znam. I to nie wynika z tego, że. E, jakby to powiedzieć, że ja się buntuję przeciwko tym czasom. Nie będę wiedział, kto to jest, ale na przykład do momentu opublikowania materiału stana o Karolin Derpieński. Ja wiedziałem, że ktoś taki jest, ale nie znałem historii tej postaci. Mhm. Zdarza mi się czasami rzeczywiście. Obejrzeć jakieś programy Rewo, którego, którego lubię i wypowiada się właśnie na temat tych różnych twórców internetowych, ale w większości po prostu nie znam, ale to nie wynika z buntu przeciwko nowym czasom, tylko po prostu jakoś nie grzeje mnie za bardzo to, co powiedział ktoś na jakiś temat, kto się z kim pobił. Pewnie byłoby to biznesowo intratne, gdybym się tym zainteresował, ale, ale no nie kręci mnie to w ogóle. W sensie nie wzbudza we mnie emocji to, że jakaś laska uderzyła Mariannę Schreiber, bo widziałem na Twitterze coś takiego, że, jak, że stały dwie dziewczyny, to była chyba Marianna Schreiber, tak? I ktoś do niej podszedł i ją uderzył. To... Czy to jest dzisiaj sport narodowy, freak fighty w Polsce? No jeszcze nie, ale jak tak dalej pójdzie, to chyba tak będzie. No ja myślę, że w, w, w sytuacji kryzysu skoków i kryzysu reprezentacji Polski, jak tak zapytasz w niektórych pokoleniach, to ludzie lepiej znają rozkłady e, najbliższych freak fightów niż to, który był Dawid Kubacki na turnieju czterech skoczni? Ale wiesz czy co. Jak będzie grał, czy kto tylko, inny w środku pola kadry? Tylko co, tak, yy, co do założenia, bo y, oczywiście, free fighty wzbudzają jakieś tam różne emocje. Ja na przykład ja nie jestem w ogóle przeciwny free w których uczestniczą tacy ludzie typu Zbigniew Bartman kontra Tomasz Hajto, Błażej Augustyn. Drużyna Hajty! Nie, ale to. <grych> ja byłem, ja się cieszyłem, że on dobrze wypadł. Co ale to nie to, to, to Byłem ja, ja aż zaskoczony, jak dobrze tak. wypadł, bo akurat tę walkę oglądałem, ale w każdym razie. Totalnie nie mam nic przeciwko takim ludziom typu Kuba, Kosecki i tak dalej, bo oczywiście oni nie są fajterami z zawodu, ale jest tam jakiś tam gram sportu, że tak powiem. Oni się rzeczywiście do tego przygotowują i też wydaje mi się, że mówiąc wprost, nie robią takiego chlewu. Jak na przykład patrzyłem nawet na wypowiedzi Bożeja Augustyna, który w piłce był raczej kontrowersyjną postacią. Przepraszam jeśli się mylę, bo wszystkiego nie śledziłem, ale wydaje mi się, że on w tym wszystkim zachowywał klasę. A niektóre z w tych jest, w w się... fightach raczej klasy nie zachowują. Więc. Nadal jego najbardziej kontrowersyjną wypowiedzią pozostaje to, co powiedział od jego Simone. Więc to już jest duże. <laughs> Jeśli uczestniczysz we fake fightach i nadal tą tak, najbardziej tak. kontrowersyjną wypowiedzią jest komentarz od jego Simone, to dobrze. Ale to chodzi to... mi o to, że nie wzbudza we mnie żadnych negatywnych emocji, na przykład walka dwóch piłkarzy. Chcą to robić spoko. Chcą porywalizować w ten sposób spoko. Przecież kiedyś była taka, taki był taki program, chyba w USA, nie pamiętam dokładnie, mówię z głowy, że Shaquille O'Neal miał jakieś różne wyzwania przykładowo. Ktoś rzucał mu różne wyzwania i on miał te wyzwania realizować. Musiał się w czymś wykazać. Ja na przykład rozumiem, że ktoś chciałby zobaczyć walkę, w której uczestniczy Kamil Glik, bo po prostu przywiązał się do niego przez lata jego występów w reprezentacji i ciekawe jak on wypadnie w walce. Ale na przykład nie wyobrażam sobie, żeby Kamil Glik wyzywał czyjąś matkę na jakiejś gali. Po prostu ci sportowcy zachowują w tym wszystkim klasę. I w większości przypadków, tak mi się wydaje, mówię, jeśli coś pominąłem, no to najwyżej ktoś mnie zweryfikuje, ale, ale, ale nie widzę w tym w przypadku sportowców, którzy wchodzą do tego biznesu, takiej patoli, która generowałaby we mnie takie emocje, że się jakoś zbrani. Tylko po prostu mnie te free fighty jakoś szczególnie nie interesują. Ale zobaczcie też, że w NHL przecież przez długie lata, no jaką funkcję miał Krzysztof Oliwa. Typa, która wchodzi się, typa który wchodzi i się bije. I sędzia odjeżdżał, no tak, po prostu oni zrzucali te kaski i się bili. I to jest to też to ciekawe, był to było, że to był ale... element show nawet do tego stopnia. No tak, tak, tak. Ale to było dobre w klasie. że tak, tak, mamy rozwiązanie z Nigel. Ale wiecie fight. co, no gdyby na, hipotetycznie, gdyby Anna Lewandowska na przykład walczyła we freak no to ona ma jakieś doświadczenie w sportach walki przykładowo więc no, teoretycznie mógłby być to freak fight, ale jest tam charakter sportu, przykładowo. Mówię teoretycznie, bo widziałem, że gdzieś jakieś takie propozycje latały. Mm -hmm. A ja zmierzałem do tego, że Tede się mm, disował z panią Schreiber i to było coś, co... czego naprawdę się nie spodziewałem zobaczyć. Mówię, Boże Święty, Jacek Graniecki, pseudonim Tede, Taz Defleja, TDF, legendarny członek składów warszawski też i jakieś inne. A to takie coś, wytwórnia wielkiej oł. Czyli przeszedł jak widać, przeszedł drogę, jak spotkał Flandu do Katmandu. Nie znam żadnych Nie znam twórczości. Taki z ciebie fan. <gry> eee, natomiast nie, nie chciałem tego jakoś robić z tego wielkiego tematu, ale przewinęło się podczas tej długiej dyskusji trochę o tym, że piłka nożna się kończy. Że generalnie... Nie, no bez przesady że jest niepewność, że młodzi to już nie mogą wysiedzieć 90 minut przy meczu i że trochę nie ma na to, na to recepty. I nie myślicie, że się szybciej skończy YouTube niż piłka nożna? Chyba nie ma przesłanek, żeby YouTube się kończył. A Próbował piłkarski na przykład? Wystraszyć? Wiesz co, yy, piłkarski YouTube, tak jak Ci mówiłem, trochę zjada w swój Aha. ogon, natomiast jest w dalszym ciągu zainteresowanie piłką. I nie widzę takiej możliwości, żeby to się tak strasznie wyzerowało, dlatego że ja mam takie wrażenie, że na przykład te liczby, które wykręcam w tym momencie, to może być sufit. I, ale to, że to jest grono ludzi, którzy realnie tą piłką się interesują, bo ja raczej nagrywam takie materiały dla ludzi, którzy tą piłką się interesują, a niekoniecznie dla, dla kibiców, którzy włączają tylko raz mecz reprezentacji Polski w roku, czy coś takiego. Raczej staram się dość głęboko wchodzić w poszczególne zagadnienia, więc wydaje mi się, że takich ludzi zainteresowanych piłką będzie jeszcze dużo, bo, bo to jest, cały czas wkręcimy się wokół tego tematu, wiesz, celowania starszych ludzi czy w, czy młodszych ludzi. No, moja babcia korzysta z YouTube'a i tak dalej, więc dla niej to też są treści, więc nie sądzę, żeby to się wyzerowało do tego stopnia. Spada zainteresowanie oczywiście, ale nie wyzeruje się. Nie ma szans. A słuchaj, chciałem Cię zapytać właśnie, powiedziałeś o tych vlogach o kadrze i trochę zbaczając temat, ale te tytuły Wokół kadry są mocno nie youtube'owe Skąd pomysł na takie, właśnie, jak, czekaj, no jak to było, marazm, jakieś tego typu rzeczy, prawda? One są bardzo Ciaranowskie i mnie zas zastanawia, skąd wziąłeś inspirację? Ale to yy, ta postać, o której wspomniałeś, yy, ja jej nawet nie znałem, zanim te tytuły się tak pojawiły. Ale, postać... ale one są bardzo Ciaranowskie i zastanawiam się, skąd ten kierunek, kompletnie nie youtube'owo w swoim stylu, piękne są te tytuły. Yy, ja Wiesz co, ale to był spontan totalny. To znaczy, zaczęło się od pierwszego tytułu. Apatia, po prostu, kurwa, Krychowiak, i jest tytuł Apatia, nic więcej, żadnego po polska coś tam. Apatia. Ale koniec. dlaczego to jest nie YouTube'owe? A właśnie może Poczucie to jest... bezkresnego wstydu. No wiesz, no, bo są jakieś <laughs> słowa kluczowe. Dodajesz Polska coś tam. To jest poczucie bezkresnego wstydu i koniec. No, rzeczywiście, to było parę takich, ale to był totalny spontan. W sensie ja nagrałem pierwszy taki filmik. Potem wrzuciłem taki tytuł do drugiego, potem do trzeciego i, i to tak zostało spontanicznie całkowicie. Przy czym ja też na przykład celowo czasami tytułuję niektóre filmy w stylu odejście Szawiego opinia. Trochę tak pod prąd pójścia w taki clickbait, wiecie o co chodzi. Mhm. Więc ja chcę, żeby ludzie wiedzieli o czym jest ten materiał. Natomiast te tytuły, które tam się pojawiały, te poczucie jakiegoś tam bezkresnego wstydu, stagnacji i tak dalej, no to trochę wynikało z tego, że ja, mi, ja naprawdę miałem takie uczucia patrząc na reprezentację Polski i że ta reprezentacja Polski z tymi się kojarzyła i wydaje mi się, że Fernando Santos miał na swojej twarzy wypisane te wszystkie tytuły I ja z jego twarzy to ściągałem tak naprawdę, bo on miał w sobie, tu nie chodzi wiecie o wiek ani nic takiego, tylko on miał w sobie po prostu tak straszną rezygnację, taką apatię właśnie, że on mi się z tym kojarzył. On nie wyglądał na człowieka, który byłby w stanie kogoś pobudzić w przeciwieństwie. Na przykład do Paulo Sołzy czy do Michała Probierza, Czesława Michniewicza itd. Tak Więc to poszło w takim kierunku, ale całkowicie spontanicznie. Nie było tu żadnej strategii. Podoba mi się to, że kiedy tylko pojawia się temat reprezentacji Polski, to od razu kojarzy się z twórczością najbardziej pesymistycznego człowieka, jaki chodził po ziemi, czyli Ciorana, oraz <laughs> Fernando Santosa, czyli prawdopodobnie posiadacza najbardziej pesymistycznej twarzy, jaka się ujawniła w piłce nożnej. No to prawda, prawda. To, 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 prawda. No, to, to nie jest człowiek tryskający pozytywną energię, tak delikatnie rzecz ujmując. Ostatnio widziałem, że sporo śmigało memów, znaczy nawet nie memów, ale jakichś urywków z Euro 2016 z perspektywy Cristiano Ronaldo, z perspektywy reprezentacji Portugalii I tam Santos wyglądał dokładnie tak samo jak czas, jak reprezentacji Polski. Wtedy tak, się tak. że być może to faktycznie nie my wzbudziliśmy w nim tak głębokie obrzydzenie, tak, tak wielką ohydę wypisaną na twarzy, że musi obcować z tym ciałem, jakim można by określić reprezentację Polski. Ale ja kiedyś, kurczę, z kim to był wywiad? Mam takie nietypowe, dziwne hobby, że czasami sobie słucham brazylijskich podcastów i wywiadów, czasami naprawdę z dziwnymi piłkarzami z Brazylii, po prostu to lubię i był wywiad chyba z DECO, który stawiał pierwsze kroki u Fernando Santosza i on powiedział coś takiego, a wtedy Fernando Santos był młodym człowiekiem. Powiedział, że Fernando Santos nigdy nie był zadowolony, więc to się, to się chyba nie zmieniło, po prostu taki jest. Natomiast generalnie, już tak stereotypowo, Portugalczycy wbrew pozorom nie są taką radosną nacją. To jest taka nacja bardziej kojarząca to się to rado, z, z muzyką. To jest rado, 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 muzyka, rado, bo... która jest raczej taka melancholijna. To prawda, to prawda. I do Brazylijczycy są inni. Ja zdecydowanie bardziej zawsze lubiłem te, jeśli chodzi o Portugalię, język portugalski i tak dalej, te wszystkie kwestie, to zdecydowanie zawsze bardziej mi odpowiadała Brazylia, bo ci ludzie po prostu są strasznie pozytywni, a Portugalczycy nie są pozytywni. Nawet piłkarze, którzy grali w polskiej ekstraklasie, poza chyba Marco Paixão czy, czy ewentualnie Flavio, to nie były takie postaci takie mega otwarte, radosne, tylko naprawdę do tych ludzi trzeba trafić, zanim przebijesz taki mur i zanim rzeczywiście z nimi się zakumplujesz czy, czy złapiesz kontakt, to nie jest takie proste Hiszpanie są inni, Hiszpanie są ekspresyjni otwarci i tak dalej, a Portugalczycy tacy nie są, z tym że Fernando Santos jest ekstremalną też wersją Portugalczyka, żeby było jasne Ale to też w ogóle interesujące tak naprawdę, że jak sobie myślisz o na przykład portugalskich trenerach Którzy się w polskiej publiczce przemieniali, to masz Sousa Santos, Ricardo Sapinto i Gonzalo Feo. O kurde, a czterech no jeźdźców w no. apokalipsy się wylosowały. Wszyscy, no. wszyscy Portugalczycy. Jadą, no, okay. jest głód, no. wojna, nie nienawiść, wszyscy jadą. E... No trochę, to, trochę tak jest, to prawda, ale wiesz co, ja po raz pierwszy z tą mentalnością zacząłem się poza studiami, gdzie miałem wykładowców z Portugalii, i oni naprawdę byli bardzo wymagający, ale bardzo miło to też wspominam to podczas wywiadu z Luisem Figo, gdzie ja naprawdę nie spałem przed tym wywiadem, bo tak się tym jarałem i kiedy już doszło do tego wywiadu, to tak strasznie pękł ten balonik. I po pierwsze to było takie moje, powiedzmy, pierwsze spotkanie z takim mega wielkim światem, ale wtedy akurat robiliśmy wywiady z Filipem Kapicą, z Marko Van Bastenem, który nie działał mi aż tak wyobraźnie, na wyobraźnię, bo ja nie pamiętam Marco Van Bastena z akcji tylko oczywiście wiedziałem kto to jest, legenda i tak dalej, ale z akcji nie pamiętałem i był super miły dla nas, naprawdę rewelacyjnie nas potraktował. Później też miałem okazję z nim zrobić wywiad online po promocji jego książki, która jest genialna. I po Van Bastenie była rozmowa z Figo. Jechaliśmy takim hamerem, który odwoził tego Figo na lotnisko. Wiedziałem, że mam tak z pół godziny, bo to godziny szczytu w Warszawie, zanim dojedziesz centrum na lotnisko trochę minie. Tak sobie myślałem, dobra, no pół godziny tak odpowiada, wiesz, tak siedzi jednym słowem i tak dalej, z taką miną Fernando Santosza. już taki zrezygnowany na zasadzie, kurczę, taka szansa pogadać z Figo i tak dalej. Mówię, no dobra, dziękuję za rozmowę. Wyłączyłem dyktafon. A, a, I Figo zadał mi 20 pytań, nie? A gdzie się nauczyłeś języka? A coś tam, a jak tutaj, a to, a tam to. On mi zadał więcej pytań niż ja jemu i był dużo bardziej otwarty. I tak sobie powiedziałem, kurczę, czemu ty nie byłeś taki takim fajnym gościem w trakcie tego wywiadu, miałbym więcej treści zdecydowanie, także no to było takie moje pierwsze zderzenie właśnie z tym z tym portugalskim światem w Polsce powiedzmy, no później poznałem wielu tych portugalskich piłkarzy, którzy też przez Polskę się przewijali, oni też byli specyficzni na różne sposoby, aczkolwiek w wszystkich w zasadzie miło wspominam, czy to Marco Paixão czy Orlando Sá na przykład, Elio Pinto też był taką postacią bardzo mocną, melancholijną tak mi się wydaje wielu, Andremik Andrzej Mikael w zawiszy, nie wiem czy pamiętacie takiego obrońcę. Który... Gulona. Gulona, tak, Czasy który... gulona. Andrzej Mikael, który potem, jak dostawał na przykład słabszą notę na weszło, czy odnieśliśmy się do jego występu, to zawsze pisał takie naprawdę z taką powagą smsy, takie że nieprofesjonalnie na przykład został oceniony i tak dalej. No, to oni kolega są mu podesłał, on nie czytał, ale kolega mu podesłał, że tak. został nieprofesjonalnie oceniony. Oni są specyficzni mocno. Ale okay. ulubiony wątek z portugalskim piłkarzem dla mnie i wracam do niego bardzo często, to Marco Pajszao narzekający na to, że Piotr Sztokowiec jest rasistą. Piotr Sztokowiec, który wystawia Flavio Pajszao w pierwszym składzie w każdym meczu na 90 no minut. Drugi... Marco biegał to... różne hasła. Mnie Marco się kojarzy z takim wpraszaniem się do reprezentacji Portugalii przede wszystkim. Kiedy Portugalia miała straszny problem z dziewiątką, z typowym środkowym napastnikiem i najskuteczniejszym Portugalczykiem był chyba Marco Pajszao w Europie. Obok oczywiście Cristiano Ronaldo, ale mówię o, o takiej dziewiątce, która miałaby niby grać u boku tego Cristiano, i no pojawiła się taka debata, czy Marko Peszał może dostać to powołanie. Były teksty cał, całkiem serio taki temat podnoszony nawet w Portugalii. Nie doczekał się tego powołania. Orlando stał w reprezentacji, zagrał, ale jeszcze przed legią. Więc mnie, Marko, kojarzy się właśnie przede wszystkim z tym wpraszaniem się do reprezentacji Portugalii. Ale wspominam go bardzo pozytywnie, bo to był akurat taki Portugalczyk o mało portugalskim charakterze, taki bardzo ekspresyjny. Tomek, no to się Myślisz, że jest polski piłce miejsce dla trenerów, którzy dyskryminowali Marko Pajszało jeśli utrzymają EUKS? To jest, to jest. To wtedy nawet, nawet w prezentacji. Okej, okay, Leszek, bo chciałem ci się w Czat chciałem. Dawid, tutaj ma dla Ciebie Tomek poradę. Tomek, trzeba było przed wywiadem z Luisem Figo zrobić wywiad z Filipem Starzyńskim. Nie byłoby stresu, także zawsze jest jakiś polski Figo, polski z na którym można szlak. Nie wiem, Kuba, czy masz jeszcze jakiś. Duży temat, duże, trudne pytanie. Czy przejdziemy powoli do pytań naszych widzów również? Bo ja tak wiecie, za 20 minut muszę się ewakuować powolutku. No to przechodźmy do pytań widzów. Widz, Tomek Witas pyta: Real czy Barcelona? Musimy to w końcu rozstrzygnąć. Jeszcze raz? Czy Real czy Barcelona? Tak, Tomek Witas w kompletnie przypadkowy widz zadał pytanie na Twitterze. Tyle razy się wypowiadałem na ten temat, że nie wiem, czy jest jeszcze sens. Naprawdę, no. Ja, no. Ja, łodzie, ja te mecze, bo teraz pytałem na przykład Stana, czy on ogląda mecze Barcelony w powtórkach, tak z ciekawości, po to, żeby wiedzieć, w jakiej formie są piłkarze. Mhm. Ja bardzo często mecze Barcelony czy Realu oglądam z opóźnieniem na przykład i jak oglądasz z opóźnieniem, no to nie masz żadnych w tym tak naprawdę emocji, no bo wiesz, co się dzieje, tylko szukasz właśnie jakiejś, nie wiem, szukasz punktów zaczepienia, więc we mnie to we mnie po prostu te emocje umarły wraz z zajmowaniem się tymi klubami w taki sposób, jaki się zajmuję i ja się, ja się złapałem, nawet nie przy Realu czy przy Barcelonie, bo te kluby nigdy nie były tak strasznie mi bliskie. Bliski był, był mi Manchester United czy, czy Wisła Kraków. Ja się złapałem po prostu komentując mecze Wisły, a Wisła była pierwszym klubem, który komentowałem, że całkowicie takie coś ulatuje, tego po prostu nie ma, takiego, takiego jarania się meczem, poza tym wiecie co, ja niestety widzę to po sobie z niepokojem, że takie emocje kibicowskie to we mnie wymarły nawet kiedy reprezentację Polski oglądam i naprawdę oglądam te mecze, gdzie wcześniej to było tak, że reprezentacja strzela gola i wiesz, skaczesz, cieszysz się i tak dalej, tego u mnie nie ma. U mnie już pierwszy nawyk jest dobry. A co zrobił ten, co zrobił ten i tak dalej, żeby sobie Czyli wypisać. A po 30 co też jest ciężko wykonać skok. To jest ta druga kwestia. To jest inna kwestia, oczywiście, że tak, ale, ale najpierw zauważyłem, że to u mnie. Oczywiście trzymam kciuki za te kluby i za reprezentację, ale umarło to we mnie przy okazji oglądania występów polskich klubów w Pucharach, emocje, mam na myśli kibicowskie, a później przy reprezentacji i jedyne emocje, jakie odczuwałem teraz po reprezentacji polskiej, to takie poczucie frustracji strasznej, rzeczywiście parę razy nagrywałem takie te odcinki, gdzie wylewałem z siebie taki potężny żal, myślę, że to było widać, bo zawsze staram się po prostu w naturalny sposób podchodzić, jeśli siedzą we mnie jakieś emocje po meczu, to, to z niej wyrzucam, ale nie ma, ale jest coraz mniej takich emocji kibicowskich niestety i mocno nad tym ubolewam, przepraszam, ubolewam, natomiast y, jedyny taki moment, kiedy włączyły mi się takie emocje kibicowskie w ostatnim czasie, mimo że nigdy nie byłem kibicem Legii jako takiej, no bo raczej wychowałem się na osiedlu, gdzie była Wisła Kraków albo Widzew, to przy meczu Legii Aston Villa, ale tu mnie stadion poniósł. Tu nie ukrywam, że akurat tak się złożyło, że po prostu byłem na tym meczu Legii z Aston Villa to spotkanie było epickie, jeśli chodzi o swój przebieg. Jeśli chodzi o atmosferę na tym stadionie, to naprawdę był besiktarz. Było rewelacyjnie i no to tu mnie to poniosło rzeczywiście i wtedy tak sobie pomyślałem, kurczę jak mi tego brakuje strasznie mm. muszę nie, no ja sobie tak znaleźć ja, jakiś nie potrafisz klub. się emocjonować, naprawdę derby oglądałem tak zupełnie bez żadnych emocji, totalnie, wcale nie bluzgałem na Co Wiesz, nie, nie, muszę sobie chyba znaleźć jakiś klub po prostu, nie, któremu będę kibicował a polecam, mam jeden taki, akurat <laughs> blisko, jak chcesz, szybko przejedziesz a dwójką pak pach, pach. nie no, ale wiecie co, jak oglądałem na przykład te mecze Wisły kiedy Wisła walczyła o awans to miałem takie coś, żeby oni wygrali, żeby awansowali, ale z drugiej strony to już jest zboczenie zawodowe, że patrzysz na te akcje bramkowe i cały czas szukasz, co było ok, co nie było ok. Kto się zachował ok, kto się nie zachował ok. Znaczy, tam wydaje mi się, to, że trudność na tym, że Kevin Komar bardzo mocno wziął i kopnął piłkę do przodu i na gwiazdy. Tak, ale mi chodzi jeszcze o to, wiesz, przed, przed playoffami były różne tam spotkania, oglądałem właśnie. To, to to mi się wyłączyło i wydaje mi się, że, że żeby te emocje mi się włączyły z powrotem przy okazji oglądania jakiejkolwiek drużyny, tak naprawdę, to musiałbym chyba z tej piłki wyjść, tak jak Stan, na przykład, nie? Że u niego trochę to pewnie wraca, albo wróci, przez to, że się trochę z tej piłki wypisał. To dobrze. Tu Ale Lipa na Twitterze też pytał, czy Krzysztof Stanowski miał największy wpływ na twoją karierę? Tak. Hmm, tak Ale takich powiem, że... osób było oczywiście więcej, to nie ma dwóch zdań. Natomiast on miał zdecydowanie największy też ze względu na to, że przez wiele lat po prostu współpracowaliśmy i od niego się najwięcej nauczyłem to bez dwóch zdań. Mhm. Ja pamiętam, bo tutaj, jak, jak zostało zadane to pytanie, to ja nie wiem, czym nie odpowiedział, że jednak ty, Tomek, bo w, jak w sobie przypominam te pierwsze naprawdę tygodnie, to było tak, że ja się zbierałem powoli, do tego, że może bym wysłał coś, do weszło i zapytałem innego kolegi, który, który wówczas weszło, był, czy, czy, czy czegoś nie szukacie teraz, czy kogoś nie szukacie. On powiedział: Nie, 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 nie da rady. Nie ma opcji w ogóle, że, żeby tu. To jest takie elitarne grono, że. Ja, ja wiem, bo ten podróż... kolega był zawidzewem <todgłos> <todgłos> I akurat to, to nie jest fake. Nie podchodź, bo to jest przejście z tunelem, to, to nie, nie te progi w ogóle. No i mówię, a dobra, i chuj, tam, i tak wyślę. No i wtedy, wtedy zacząłeś ty odpisywać na moje rzeczy. Tu, ty, słuchaj, z... Łezka mi się zaraz zakręci ze wzruszenia, że pomogłem <grym> pchnąć taką karierę, która dzisiaj jest w takim miejscu. No, jak zadamy ci pytanie o Legnicę, to pożałujesz, że wprowadziłeś takiego jołopa do tego, ale nie, nie uprzedzajmy faktów. Ale ja na przykład w ogóle tego w ten sposób nie interpretuję na przykład roki kiedyś przy okazji jakiegoś któregoś day. Przypomniał, że gdzieś tam, jak wyszliśmy do baru, to ja tak dość mocno mu pocisnąłem, że jest tak dobry, a jest tak schowany, tak introwertyczny w swoim działaniu. I ja w ogóle totalnie zapomniałem o tej sytuacji. Ja on to właśnie po latach, po latach przypomniał, no bo po prostu to, co Was charakteryzowało, wydaje mi się, ciebie, Rokiego i kilka innych osób, to po prostu był profesjonalizm. Już poza takim talentem, to po prostu był profesjonalizm, co nie jest normą. Wydaje mi się, że nie chcę tu źle zabrzmieć, ale że coraz trudniej jest znaleźć profesjonalne osoby. Nie chodzi o to, żeby pracować, jak mawiał profesor Matczak, 16 godzin dziennie, bo do pewnego momentu to jest pewnie ok, a potem już nie jest, ale, ale profesjonalizm generalnie jest w cenie. Ja tylko chciałem tu zaznaczyć, że to nie byłem ja, który pisał, że nie, doweszło to nie, nie, proszę to to już nie, tutaj. Nie. To nie byłem Nie, ja to, był ja to był tak, naszy, byłem na nasz roboczy. kolega, który. Nazywa się identycznie jak pewien lewy obrońca. Nie dośrodkowaniem. Serdecznie pozdrawiam. E, tak, też dużo, też część historii weszło to właśnie e, on. E, Karpludoyat pyta, czy Liga Hiszpańska się skończyła? Nie, no Kilian przychodzi do Ligi Hiszpańskiej. Przychodzi na najlepszy piłkarz, jeden z dwóch, trzech najlepszych piłkarzy na świecie. Drugi gra w tej lidze, a trzeci marzy o tej lidze, więc nie, 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 nie. Wydaje mi się, że. Po pierwsze, w Realu Madryt akurat no, niemal wszystko się zgadza. Tam wszystko funkcjonuje praktycznie jak należy. Po drugie, no, Barcelona ma tonę kłopotów, natomiast to wciąż jest wielka Barcelona, i myślę, że ludzie nie doceniają tego, jak wielki to jest klub pod kątem tego, że wiele postaci, które na logikę nie powinny rozważać nawet takiego klubu, jednak chcą tam trafić, bo takie kluby dają ci nieśmiertelność. Trzecia kwestia. Tam szkolenie jest na zbyt wysokim poziomie, żeby ta piłka się skończyła. W sensie oni mogą zacisnąć kurek totalnie, jeśli chodzi o to financial fair play, ale będą wypływały kolejne, kolejne, kolejne postaci, więc ta liga się nie skończy. Peter UK. Zapytajcie Tomka, dlaczego czarnie jasło jest lepszym klubem od Karpat Krosno? Nie jest. <noise> A było ogółem pytanie, właśnie o Twoją podkarpackość. I tak myślę, że. No jest coś takiego, ten związek z tą swoją, no, no, no z tym, że to jest dla Ciebie rzeczywiście nie takie miejsce. Dobra, byłem tam, wypłynąłem, byłem w Krakowie, ale gdzieś do tego wracasz, prawda? Dość często mam wrażenie. Wiesz co, znaczy nie uważam siebie za jakiegoś, wiesz, wybitnego patriota lokalnego, Natomiast mam trochę tak, że jak widzę, że ktoś stamtąd wypływa, coraz więcej osób stamtąd wypływa, to no to jest tak miło i, i tym ludziom, gdzie siłą rzeczy się kibicuje. To mam, no. mam, dla ciebie pytanie. mam dla Ciebie pytanie. Czy wie, są Karpaty? Nie wiem. Nie, 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 nie chciałem Cię aż tak stąd. <laughs> wiem, że siedzisz. Beniaminka Krosno, który ma opinię bardzo dobrego wychowawcy młodzieży. Tak, tak to że... jest akademia, którą prowadzi mój kolega, który jest absolutnym fenomenem. To jest człowiek, który ma największą zajawkę na temat piłki, taką a propos piłki, jaką kiedykolwiek widziałem, czyli Grzesiek Kraus, to jest człowiek, który po prostu funkcjonuje cały czas jakby był turbo doładowany i naprawdę zachęcam was kiedyś do zrobienia z nim wywiadu, bo jak się kiedy jak się prześledzi nawet drogę piłkarzy, którzy stamtąd wypływali, a ja mam to porównanie o tyle, że w moich czasach nie wypływał praktycznie nikt poza Kubą Popielarzem, który trafił do Lechii Gdańsk i który teraz jest dyrektorem Akademii Krakowi i jemu też kibicuję, no bo jeśli kumpel dostaje takie stanowisko, no to siłą rzeczy trzyma się za niego kciuki. Jak ja mam porównanie, że wtedy nie wypływał nikt, a dzisiaj na przykład na ścianach tego Beniaminka są takie plakaty z wszystkimi Absolwentami, mówiąc w cudzysłowie, ten w koszulce takiej, ten w koszulce takiej, ten w koszulce takiej, albo jest na przykład ten mecz świąteczno-noworoczny, gdzie przyjeżdżają ci piłkarze i zakładają na przykład stroje klubów, w których obecnie występują, i tam jest połowa ekstraklasy. No to dla mnie to jest coś niesamowitego, bo po prostu gość stworzył coś od zera, więc pod tym kątem to, to nawet nie jest taki patriotyzm lokalny, tylko po prostu widzę, jaką pasję, jaki, entuz jako, jaki entuzjazm ci ludzie przejawiają i kibicuję dobra, to miał być krótki quiz. Czy wiesz, kto został 200 złotych za to proszę. Polskim Kylem Walkerem. Proszę? Polski Kyle Walker, jak kto, myślisz? Kto nim jest? Kto został w taki sposób określony i to w Belgii został tak określony? W Belgii wiesz co? O, twój krajan, Kamil Piątkowski został tak określony. Ja myślałem, że Bartek Berszyński, bo to taka podobna charakterystyka. Otóż nie, właśnie to sobie przygotowałem jako mój as z rękawa, że naprawdę czytam gazety. I nigdy nie, nie, bym nie bym powiedziałbym, ja bym nie, zupełnie bym nie szukał takiej anal analogii w przypadku Kamila Piątkowskiego. To sformułował takie zdanie? W Belgii mówili na niego polski Kyle Walker ze względu na jego motorykę. Otóż Menedżer Kamila Piątkowskiego taki sformułował sąd. jestem bardzo wdzięczny i od tej pory nie będę o Kamilu się Nie, so, ja nie mam żadnych wątpliwości, że Kamil Piątkowski nie będzie żadnym Kylem Walkerem, tylko po prostu nowym Werdzilem Van Dijk. Też trzymam za to kciuki. Nie, nie to żartuję, to... żartuję, ale trzymam kciuki, bo uważam, że to jest obrońca, który na papierze ma mega wiele takich super cech. Też tak uważam i też trzymam za niego kciuki. Natomiast ta akurat mnie rozbawiła, że, że polski Kyle Walker, nawet, nawet tak w Belgii go określano momentami. Ale okej, okay, Leszek, bo masz jeszcze na pewno przygotowane trochę, a nie chcemy Tomka trzymać do wieczora. Mhm, mhm, mhm. Właśnie tak przewijam jeszcze. To może wam e pomoże. Jak najbardziej, więc wezmę tutaj jeszcze. Czy chciałbyś komentować mecze reprezentacji? Też, Ale Lipa pyta. Czy chciałbym komentować mecze reprezentacji? Tak. Totalnie nie mam na to napinki. Uh -huh. Totalnie. Często, ale wiesz to często kibice zadają takie pytanie wielu komentatorom, a ci komentatorzy w sumie nie mają na to jakiejś takiej wielkiej napinki. Wiadomo, chciałbym komentować mecze Ligi Mistrzów, nie ukrywam, że to jest jakieś takie moje marzenie, ale jestem uzależniony od tego, jakie prawa są po prostu w danej stacji. Ja generalnie chciałbym komentować mecze w Kanal Plus, bo bardzo... A może było... chciałbyś gotować w studiu Ligi Mistrzów? Też. Nie, nie, nie. nie. Masz jakieś swoje popisowe danie, które. Nie, ja, tylko jest moim popisem, tylko to potrafię zrobić. Ale no, chciałbym komentować Ligę Mistrzów, ale jeśli nie będzie mi to dane ze względu na to, że te prawa będą gdzie indziej, no to luzną, no. będę komentował Ligę Hiszpańską i super. A mhm. może Superligę? No spoko. Na co on wyjdzie? Byle to. nie koszykarską. <laughs> mhm. Ekstra kanał pyta, co pan Tomasz sądzi o satyrze na polską piłkę? na Nadzieli nas piłkę. Nie oglądałem wszystkich odcinków, ale nie wiem, co mogę. Nie mam zdania, szczerze mówiąc. Spoko, niektóre, niektóre fragmenty, które widziałem, to mi się podobały. Widziałem, że to odnosi bardzo duży sukces i, i to rzeczywiście lata i ludzie w polskiej piłce to oglądają, więc odniosło to, odniósł ten kanał sukces. Nawet chyba ja w jakichś tam pojedynczych fragmentach się znalazłem. 5 mhm. euro przelono. W zasadzie jak ten dzieciak coś tam powiedział o Sołdzie, coś tam w Pięć euro przelał nam Misiek P, tłumacząc, że Tomek, te donate'y są tutaj. Są one tutaj, bo nie ma ich tam. Cała przy... Także tłumaczę, po prostu, gdzie się robi te donaty. I Wojciech Zakrzewski też pisał, uzupełniając. To akurat prawda, często oglądam wasze długie formaty w pracy, więc potem, gdy śpię, a lubi mi puścić wasz odcinek. Dzisiaj się obudziłem właśnie do skarbu kibica Tetryków. Tak, te formaty, gdzie jest tam po 100-200 tysięcy, to nie jest do końca tak, że ludzie usiedli i tyle oglądało tylko później one się też odpalają, wpadły w dobry. Ale to jest rzeczywiście oglądane, to ono leci przez te 2-3 godziny, czy coś takiego. No, pytaliśmy no nie, o tego, to jest to... niesamowity wynik. No, kluczem do sukcesu jest wiedzieć, kto jest selekcjonerem Maroko i że to Wahid chodzić. bo mm -hmm. to w najbardziej klikanym naszym materiale się znalazło. Dwie minuty analizy Wahida chodzicia w Maroko, podczas gdy nie był już selekcjonerem Maroka. Ale to się zdarza każdemu, non-stop każdego możliwego dnia. Leszek, czy masz jeszcze coś? Yy, chyba już patrząc na to, ile mamy czasu, to, to nie nie chciałbym tutaj. Szymon Wąsiewicz, Jana Ochenen, czy Morgenstern i może to będzie dość z czatu. Nie ma już pytań o start Brzeziny na tak, no więc tu Morgenstern, się. bo chyba był zawsze bardziej uśmiechnięty. Uh -huh. No dobrze. Leszek, chcesz czynić honor czy ja? Tomek, czy wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie wiem. Chłop się zesrał jajecznicą. No rozumiem. <laughs> Podobnego się chyba stało pod domem stanot. Yy, widziałem na Twitterze wczoraj. Ta, rzeczy się dzieją, historyczne. Ja słyszę, znaczy to jest niepotwierdzona informacja, ale czytałem komentarze, że to mogła być, ale nie musiała być, Kinga Nie że... się do tego odnosić. Yy, do tego stopnia spór rozgorzał, że sesrają pod domem. Ale nie wiem, nie wiem. To nie nie, nie wiem, nie, nie potrafię się do tego odnieść. E, dobra, no to to było chyba ostatnie z tych rzeczy, które są obowiązkowe u nas. Chociaż widziałem kurczę, tylko teraz nie pamiętam, bo e, na początku ktoś zadał pytanie o mnicha, e, ale nie, nie, nie powtórzę go, więc zostawimy to na kolejnego gościa i kolejnego micha. Tak. tak um... No właśnie nie pamiętam, jakie jest rozwinięcie. Żeby zapytać o mnicha, co się... Ja ostatnio oglądałem taki serial Odwróceni i tam był mnich grany przez Andrzeja Zielińskiego. Może o to chodzi. A, w ogóle świetny serial. Świetny, świetny. Nie, ja nie. dopiero teraz po raz pierwszy go obejrzałem i później też ten drugi sezon, który powstał kilkanaście lat później. Super, mega, mega. A, dobra, już wiem, co, co jeszcze mieliśmy poruszyć. Mieliśmy jeszcze poruszyć temat Twojej współpracy. Temat Pumy. Nie to no, znaczy... Żartuję, podpowiada czat, żebyśmy zapytali od... Ale to o chyba temat... jedno tego typu pytanie wystarczy, co? Tak mi się wydaje. Jest w, w której pumu, Zróbmy tak, jak się wyłączymy, to przejrzyj sobie czat na sam koniec i wtedy. O, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Masz czat włączony. Okej, okay, to my w takim razie przechodzimy powoli do podziękowań i prezentacji. Ty sobie przeglądaj spokojnie. Jutro będzie na naszym kanale od 8:30 Leszek. Nie, nie przed... Chyba tak, Wielki, wielka tier lista euro w pierdoli. Serdecznie zapraszamy, nie pominiemy żadnego euro w pierdolu. Będziemy siedzieć, ile fabryka dała razem z Damianem z Julkiem, no i będziemy też my właśnie tam coś tam mówić. Czyli we czterech będziemy jutro się wysmętniać w temacie tego, jak polskie kluby w europejskich pucharach przegrywały w różnych niesamowitych okolicznościach. Potem się widzimy w czwartek podczas domówki z meczu Legii z Molde. O 20.45 będziemy już z Wami prawdopodobnie. Może, że się spóźnię parę minut, biorąc pod uwagę napięcie czasowe, ale będzie Leszek, będzie Julek. I w piątek 10.00 program Tetrycy, gdzie porozmawiam między innymi o tej legii, ale też pewnie o tym wszystkim, co się działo. Tak ogólnie w tygodniu. Coś jeszcze powinienem powiedzieć, Leszek? Wszystko. Dziękujemy drogim widzom za oglądanie nas. Dzięki. Dziękujemy, Tomku, że dziękuję. znalazłeś dla nas czas. Miło było Dziękujemy. wspominać. Życzymy Ci dużo powodzenia i sukcesów we wszystkim, co zamierzasz uczynić. Ja Wam również. Dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za te życzenia. Dobra, Dzięki dobra. Mateuszowi, który nas zrealizował. Dzięki Wam za zada zadania na czacie, za pytania na czacie i za wszystkie inne rzeczy. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.